Wydawnictwo psalm 18.pl zaprasza do wysłuchania książki pod tytułem „Powiew Jesieni. Autor Janet Oak. Tłumaczenie Dominika Głowa. Muzyka? Mateo. Czyta: Mikołaj Sierociuk Rozdział pierwszy Jesienna niespodzianka Nie pamiętam jesieni ładniejszej od tej, która nastała, kiedy miałem piętnaście lat. Mieliśmy babie lato aż do października przerywane dokładnie tyloma mrzawkami, ilu potrzeba było, by kwiatki w rabatkach cioci Lu mogły dalej kwitnąć, a trawniki utrzymywać swój zielony kolor, który odcinał się od żółci i złota jesiennych liści i krzewów. Wydawało się, że nawet liście nie chcą schować się przed zimą i z uporem trzymają się na gałęziach w całej swojej barwnej krasie. Słońce ogrzewało powietrze każdego dnia, a temperatura w nocy spadała na tyle, by przypomnieć nam, że zamiast obijać się nad rzeką i udawać, że taka dobra pogoda zostanie z nami na zawsze, powinniśmy raczej przygotowywać się do zimy. Rolnicy z okolicznych terenów zebrali już plony, kobiety wyzbierały wszystkie warzywa ze swoich pokaźnych ogródków przy gospodarstwach, a my, kiedy tylko nadarzała się okazja, dalej leniuchowaliśmy nad strumieniem, bo pogoda wciąż się nie pogarszała. Niektórzy zaczęli nawet przebąkiwać o urządzaniu pikników i letnich przyjęć, ale nikt chyba nie miał ochoty rzeczywiście wysilać się, żeby je zorganizować, bo z upływem kolejnych dni nie odbył się wcale żaden piknik. Zamiast tego wygrzewaliśmy się po prostu na słońcu albo chodziliśmy na długie, leniwe spacery po kolorowej okolicy. Jak zapewne już się domyśliliście, moje ulubione miejsce znajdowało się nad rzeką. Zabierałem ze sobą wędkę i udawałem się tam, kiedy tylko mogłem. Zazwyczaj szedł ze mną także dziadio, czyli mój pradziadek. Wędkowanie i byczenie się podobało mu się chyba prawie tak samo jak mnie. W wycieczkach na ryby przeszkadzała mi jedynie szkoła. Większość okolicznych chłopców w moim wieku zrezygnowała z dalszej nauki i podjęła pracę w sklepie albo została na farmie, by pomóc rodzicom, ale ja dalej chodziłem do szkoły. Częściowo dlatego, że tak bardzo zachęcała mnie do tego ciocia lu. Twierdziła, że mam głowę do nauki i szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Jej mąż, wujek Nat, zgadzał się z jej opinią, a ponieważ był pastorem naszego małego, miejscowego kościoła, uznałem, że jeśli ktoś wie coś o znaczeniu edukacji, to właśnie on. Swoją okupił dużym wysiłkiem, jednocześnie pracując i ucząc się najpierw w szkole, a potem w seminarium. Nie miał rodziców, którzy mogliby go wspierać i pomagać finansowo, bo zmarli, gdy był jeszcze bardzo młody. Ja miałem o wiele łatwiej. Mogłem liczyć nie tylko na Lu i Nata, ale też na dziadka, jego brata Charliego i dziadzia, mojego pradziadka. Wszyscy oni byli gotowi zapewnić mi jak najlepszy dostęp do edukacji. Nie przeszkadzało mi to, że chcieli, abym się uczył. W zasadzie nawet to lubiłem. Chociaż nasza szkoła nie była zbyt duża, a większość uczniów stanowiły małe dzieci albo dziewczęta. Oczywiście uczęszczało do niej również kilku chłopców, jak na przykład mój najlepszy przyjaciel Awery Garet. Jemu jednak niespecjalnie zależało na wykształceniu i nie wiedział, jak chciałby je wykorzystać. Domyślałem się, że nie przerwał nauki ze względu na mnie. No i w szkole zawsze jest w końcu trochę zabawy. Tyle tam dziewczyn i takie tam. Poza tym uczył się też z nami Jack Berry. Jego ojciec uparł się, że Jack zostanie kiedyś lekarzem. Jack nie był jednak co do tego przekonany. Prawdę mówiąc, w głębi serca marzył o karierze żeglarza. Tyle tylko, że nie miał pod ręką żadnego większego zbiornika wodnego. Nie miał więc pojęcia w jaki sposób mógłby się dostać na statek lub przynajmniej cokolwiek większego niż wyglądająca na chybotliwą łódka z dwoma wiosłami którą zostawiono przy małym stawie blisko miasta dla każdego, kto miał ochotę trochę powiosłować. Willy Corbin także chodził dalej do szkoły. Chciałbym odrobinę o nim opowiedzieć. W przeszłości Willy był największym urwisem w naszej okolicy. Pakował się we wszystkie możliwe kłopoty. Dorośli spodziewali się, że do niczego nigdy nie dojdzie i najprawdopodobniej skończy w więzieniu lub coś w tym stylu. Ja wiedziałem, że Willy nie był taki zły, po prostu lubił się dobrze bawić, nic więcej. Wszystko jednak zmieniło się, gdy Willy doszedł do wniosku, że woli spędzić swoją dalszą przyszłość raczej w niebie niż w piekle. Zdarzyło się to już dawno temu, kiedy mój wujek Nat wygłaszał swoje pierwsze kazanie w naszym kościele. Ledwo co otrzymał propozycję posady pastora. Tamtego dnia Willy się poprawił i nigdy już nie wrócił do swojego dawnego zachowania. Stwierdziłem, że jeśli Bóg jest w stanie dokonać takiej przemiany w Willim Corbinie, to poradzi sobie z prawie każdym. Tak czy inaczej, Willy doszedł do wniosku, że Bóg chce, żeby mu służył. Nauka przychodziła mu raczej z trudem, mimo to nie dało się go nie podziwiać. Harował jak wół z determinacją, by przygotować się do ciężkiej pracy z poganami którą miał gdzieś kiedyś wykonywać. Tych trzech chłopców z mojej dawnej szkoły na wsi ciągle się ze mną uczyło. Oprócz tego było jeszcze czterech starszych chłopaków z miasta. Trzymaliśmy się wszyscy razem, ale więcej czasu spędzałem z dawnymi znajomymi. Prawdopodobnie głównie dlatego, że chodziliśmy też do tego samego kościoła. Ciocia Lu twierdziła, że chłopcy z miasta byli trochę nieokrzesani. I chociaż nie zabraniała mi się z nimi widywać, wolała jednak, bym przyjaźnił się z młodzieżą z kościoła. Nie miałem nic przeciwko. Lubiłem chłopców z naszego kościoła i bardzo dobrze się z nimi bawiłem, piekąc kukurydzę, zjeżdżając na sankach, ślizgając się po zamarzniętym stawie i takie inne. Ciężko było mi uwierzyć, że razem z Pixie, moim małym psem, mieszkaliśmy w mieście u cioci Lu i wujka Nata już od dwóch lat. Nie spędzaliśmy tam jednak całego naszego czasu. Kiedy tylko pogoda była dobra, a jak wspomniałem, utrzymywała się taka przez większość jesieni, jechaliśmy w weekend na farmę, by spędzić parę chwil z dziadkiem, wujkiem Czarnim i dziadziem, którzy wspólnie tam żyli. Ciężko byłoby mi zdecydować, które miejsce lubiłem bardziej. W ciągu tygodnia w mieście Odliczałem dni do powrotu na wieś, gdzie mógłbym porąbać trochę drzewa albo pójść na pastwisko z Besji, krową, którą sam tak wiele razy doiłem. Przyjemność sprawiało mi nawet słuchanie kwików i chrząkań świń, kiedy rzucałem im pomyje do koryt. Gdakanie koguta i kur, którym nalewałem wodę i posypywałem ziarno, brzmiało natomiast bardziej jak śpiew. Kiedy tylko jednak nadchodziła niedziela wieczór, nie mogłem doczekać się powrotu do miasta, do cioci Lu i wujka Nata. Zastanawiałem się, co ciocia Lu przyrządziła na kolację i czy zostawiła mi kawałek ciasta albo knedle z jabłkami. Myślałem o tym, czy wujka Nata nie wezwano do jakiegoś chorego, a mnie nie było na miejscu, żeby pomóc mu zaprząc Dobina. Analizowałem wszystko, o co chciałem ich zapytać lub co chciałem im opowiedzieć po powrocie. Patrząc na to, jak odliczałem minuty do powrotu, można by pomyśleć, że nie było mnie w mieście przez wiele dni. A prawda była taka, że wcześniej tego samego poranka widziałem ich oboje w kościele podczas nabożeństwa. W taki właśnie sposób spędziłem jesień, jeżdżąc tam i z powrotem, próbując wycisnąć z tej sytuacji ile tylko się dało. Wykończyłbym się, gdyby nie to, że jesień była taka długa i luźna. Dzięki tej dobrej pogodzie, nawet po wykonaniu całej pracy, mieliśmy jeszcze mnóstwo czasu na leniuchowanie. Taka piękna pogoda ma jednak pewien minus strasznie ciężko skupić się na nauce. Wydawało się, jak gdybym każdego niemal dnia przymuszał się do odrabiania lekcji. A potem wydarzyła się jeszcze jedna dziwna rzecz. Panna Williams, która uczyła w naszej szkole od wieków, Strząsnęła całą okolicą, oznajmiając, że zamierza wyjść za mąż. Tak po prostu. Nikomu o zdrowych zmysłach nie przyszłoby do głowy, że panna Williams może być czyjąś żoną. To znaczy, jak ktoś mógłby o czymś takim w ogóle pomyśleć? Była sama przez całe lata i wydawało się, że jej to odpowiada, aż tu nagle okazało się, że wychodzi za mąż za człowieka, którego kochała od 37 lat. Nikt z miasta niczego o nim nie wiedział. Nigdy wcześniej nawet o nim nie słyszeliśmy. To jednak nie powstrzymało panny Williams. Postanowiła odejść ze szkoły bez uprzedzenia. Po prostu spakowała torby i książki, a potem wsiadła do pociągu jadącego na wschód, by poślubić tego człowieka. My natomiast zostaliśmy bez nauczyciela. Nikt jednak z tego powodu nie rozpaczał. Nawet ja, który lubiłem szkołę. Jack Berry nie próbował ukryć swojego entuzjazmu. Na wieść o braku nauczyciela wykrzyknął radośnie. Parę dziewcząt rzuciło mu poirytowane spojrzenia, ale Jack nie bardzo się tym przejął. Wykrzyknął raz jeszcze, wyrzucając w powietrze swoją kraciastą czapkę. No to co zrobimy z tym nieoczekiwanym błogosławieństwem? Spytał Jack. Co masz na myśli? Odparł Willi. I tak miał już problemy z angielskim. Błogosławieństwem? Dla mnie żadne to błogosławieństwo. Panna Williams była dobrą nauczycielką. Wolałbym, żeby z nami została i kontynuowała swoją pracę. Pomyślałem, że po 37 latach pracy nikt nie mógłby oczekiwać od panny Williams, by została jeszcze dłużej. A ja, choć współczułem Williamu, nie potrafiłem powstrzymać się od uśmiechu. Z mojej perspektywy. Owa okoliczność nosiła wszelkie znamiona błogosławieństwa, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak bardzo pogoda zachęcała nas do wyjścia na zewnątrz. Zima może nastać lada moment i przez długie miesiące nie zobaczymy już promieni słońca. Wtedy będzie czas na nadrabianie zaległości. No więc, nalegał dalej Jack, co robimy z tym uciemiężeniem! Na to słowo nawet Willie nie zdołał się powstrzymać i po chwili wszyscy już zanosiliśmy się śmiechem. Gdy już się uspokoiliśmy, przeszliśmy do poważnego planowania. Ja chyba pojadę na farmę, powiedziałem. Tak jak zawsze podczas świąt czy wolnych dni. Jack mieszkał na obrzeżach miasta, gdzie nie było zbyt wiele zajęć dla dorastającego chłopca. Jego rodzice nie mieli bydła ani upraw, ani nic. Jeśli pojadę do domu, tata i tak każe mi siedzieć z nosem w książkach. Równie dobrze mogę zostać w szkole, narzekał. W zasadzie tak byłoby nawet lepiej. Tutaj przynajmniej mam przerwę. Willie popatrzył na niego z urazą. Jack był naprawdę bystry i Williego chyba bolało, że musiał tak ciężko pracować na swoje oceny. Podczas gdy Jack tylko się wygłupiał i nie interesowało go, jaki otrzymuje stopnie. Pewnie urządzę sobie kilka dłuższych wypraw na ryby, kontynuowałem, chcąc jakoś rozładować napięcie. Wszyscy moglibyśmy zagrać w futbol, dorzucił Willy. Uwielbiał futbol i pomimo tego, że żaden z nas nie miał odpowiedniego sprzętu do gry, a rodzice martwili się o nasze bezpieczeństwo, był w tym sporcie całkiem dobry. Już od jakiegoś czasu myślałem o zorganizowaniu wycieczki nad rzekę. Moglibyśmy urządzić sobie biwak i zostać tam na noc albo dwie? odezwał się Awery. Świetny pomysł! Niemal wrzasnąłem. Zastanawiałem się, dlaczego samemu nie przyszło mi to do głowy. Zdziwiło mnie, że Awery o tym wspomniał. Nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby miał na coś takiego ochotę. Ja nie byłem do tej pory na wyprawie z nocowaniem, a biorąc pod uwagę, jak pięknie wyglądał wówczas las, Uznałem to za pierwszorzędną propozycję. Jack i Willy podzielili moje podekscytowanie. Myślicie, że rodzice nam pozwolą? zapytał Willy. A dlaczego nie? Mamy już po 15 lat, najwyższy czas na samodzielność. Całkowicie się z nim zgadzałem. Prawdopodobnie od dawna już bym do tego dążył, gdyby taki pomysł przyszedł mi wcześniej do głowy. Zapytajmy, zaproponował Jack. W najgorszym wypadku odmówił. Teraz, kiedy zapaliłem się już do tego pomysłu, zemdliło mnie na myśl o tym, że mogliby nam zabronić. Dorośli musieli się zgodzić. Musieli. Kogo zapytasz o pozwolenie? Odezwał się Awery, a ja dopiero po chwili zrozumiałem, że zwraca się do mnie. Hm. Mm, chrząknąłem, no zapytasz czy cię luczy, dziadka? Wzruszyłem ramionami. Nie wiem, teraz mieszkam u cioci Lu. Myślisz, że pozwoli ci pójść? Zastanowiłem się. Ciocia Lu była bardzo wyrozumiała, ale była też trochę nadopiekuńcza. Czy zrozumiałaby, jak wiele znaczy dla chłopca samodzielny biwak? Potem pomyślałem o dziadku. Był równym gościem i najlepszym opiekunem, jakiego można sobie zażyczyć, ale wiedziałem, że nigdy nie pomyślałby o wyprawie w góry. Nawet po zakończeniu wszelkich jesiennych prac. On też wolałby chyba, żebym został w domu i posiedział nad książkami. Nie wiem, powtórzyłem. Cóż, przynajmniej masz jakiś wybór, skomentował Awery. Ja muszę jakoś przekonać mamę. Jeśli uda mi się ją namówić, poradzi sobie z tatą. Jedną rzecz wiedziałem na pewno. Ja nie miałem rodziców, z którymi mógłbym o tym porozmawiać. Słuchajcie, chłopaki, powiedział Jack Berry. Możecie przyjść dziś wieczorem do mnie, jak skończycie pracę na gospodarstwie. Musimy zebrać pomysły i obmyślić jakiś plan ataku. Wariat tego Jacka. Lubił udawać, że pomiędzy nami a rodzicami toczy się jakaś wojna. Ale mimo to pokiwaliśmy głowami i zgodziliśmy się znaleźć trochę czasu, by porozmawiać u Jacka po tym, jak naniesiemy wodę. I zatroszczymy się o węgiel i drewno do domu. Tak więc rozeszliśmy się. Wydawało mi się, że wszyscy wstrzymaliśmy oddechy. Przechodząc przez bramę prowadzącą do domu Cioci Lu, rzuciłem jeszcze jedno spojrzenie na las w oddali. Wyglądał tak zachęcająco. Z miejsca, w którym stałem, przywołałem w wyobraźni punkt, gdzie rzeka przecina wzgórza i płynie dalej na południe. Słyszałem niemal szelest złotych i czerwonych liści, a na policzku czułem delikatny powiew chłodnego wiatru. Z oddali dobiegło mnie krakanie wrony i zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie odleciała jeszcze na południe. Ona także chciała najwyraźniej zostać dłużej i nacieszyć się jeszcze tą piękną pogodą. Wtedy, w taki dzień, miało się wrażenie, że lasy i pola przyciągają człowieka do siebie. Ledwo mogłem się zebrać, żeby napełnić skrzynię na drewno i wiadro z węglem. Rozdział drugi przedstawienie sprawy. Pochłaniając ciasteczka i mleko, które przygotowała dla mnie ciocia Lu, nie byłem zbyt rozmowny. Lu słyszała już o tym, że panna Williams tak po prostu odeszła, przez co w naszej szkole zabrakło nauczyciela w samym środku semestru. Wielka szkoda! zauważyła. Odniosłem jednak wrażenie, że zaczęła powtarzać to, co mówili inni w okolicy, bo nagle przerwała, zamilkła na moment i zamyśliła się. Po chwili odezwała się ciszej, jak gdyby poufałym tonem. Moim zdaniem to ekscytujące, że panna Williams wreszcie zdecydowała się wyjść za mąż za człowieka, który był jej przyjacielem od tylu lat. Co musiało wymagać od niej odwagi. Mam wielką nadzieję, że będą razem szczęśliwi. Zwróciła wzrok na stojący na kominku ferrotyp jej własnego ślubu. Ja również na niego zerknąłem. Nawet sztywna poza nie była w stanie ukryć blasku w oczach cioci Lu i triumfu w spojrzeniu wujka Nata. Oczy Lu zaszły mgłą, po czym potrząsnęła głową i powiedziała cicho. Szkoda tylko, że to wszystko stało się w samym środku roku szkolnego. Mimo to wiedziałem, że ciocia Lu była gotowa wybaczyć pannie Williams jej małe wykroczenie przeciwko zachowaniu przystającemu nauczycielce. Lu wstała. Cóż, z pewnością nie potrwa to zbyt długo powiedziała, jak gdyby chciała mnie pocieszyć. Rada szkoły zwołała już spotkanie. W mgnieniu oka pojawi się nowy nauczyciel. Wyciągnęła rękę i poklepała mnie po ramieniu. Spróbowałem przywołać na twarz wyraz smutku i przełknąłem resztkę mleka. Lepiej zabiorę się do pracy oznajmiłem, tłumacząc swój pośpiech. Razem z innymi chłopcami wybieramy się dziś wieczorem do Jacka. Chcemy zaplanować, jak wykorzystać ten okres bez nauczyciela i tak dalej. Lu uśmiechnęła się z aprobatą. Dobry pomysł, zawołała zachęcająco. Miło wiedzieć, że jesteście na tyle odpowiedzialni, by jakoś sobie ten czas zorganizować. Z takim podejściem, nawet przerwa od szkoły wam nie zaszkodzi. Skinąłem głową. Ja też nie spodziewałem się, żeby ta przerwa nam zaszkodziła. Oczywiście, tylko pod warunkiem, że dorośli pozwolą nam zrealizować nasz zamiar. Naprędce wykonawszy wszystkie obowiązki, uchyliłem lekko drzwi do kuchni, by powiadomić ciotę, że wychodzę, ale wrócę jeszcze długo przed kolacją. Odpowiedziała mi wesołym tonem, w którym dało się słyszeć uśmiech aprobaty. Czułem się z tym dziwnie. Lu myślała, że będziemy się zastanawiać nad tym, jak nie narobić sobie zaległości w nauce, podczas gdy tak naprawdę rozważaliśmy, w jaki sposób uciec od książek tak daleko, jak tylko się dało w owym krótkim czasie, który mieliśmy do dyspozycji. Nie zawracałem sobie tym jednak zbyt długo głowy, z szelestem szurając butami po leżących na ziemi liściach. Przecież nie powiedziałem wcale cioci Lu, że planujemy się uczyć. To był jej pomysł. Dotarłem do domu Jacka jako pierwszy. Okazało się, że Jack leżał pod jabłonią w swoim ogródku z książką do geometrii w dłoni. Wiedziałem, że wysłano go tu, by się uczył. Na mój widok przestał udawać, że patrzy w książkę i dał mi znak, by bym do niego dołączył. I jak? Zapytał. E, nic jeszcze nie powiedziałem, przyznałem się. A ty? Bo wiesz, myślałem, że najpierw się spotkamy i coś ustalimy. Dokładnie, potwierdził Jack. Ciocia Lu myśli, że zamierzamy planować naukę, wyjawiłem z zakłopotaniem. Tak jej powiedziałeś? Oczy Jacka zwęziły się w szparki. Oczywiście, że nie. Trochę się na niego zezłościłem. Wiedział przecież, że nie miałem w zwyczaju kłamać. Więc nic nie możesz poradzić na to, co jej przyszło do głowy. Jack wzruszył ramionami. Chyba, chyba nie. Zająkałem się. Mimo wszystko, wolałbym, żeby tak nie myślała. Przez to będzie jeszcze trudniej zapytać ją o pozwolenie i tak dalej. Jack stracił nieco pewności siebie. Miejmy nadzieję, że nie. powiedział. Widziałem, że zrozumiał, iż moje obawy były słuszne. Tym razem nie mogłem już pozbyć się tego nieprzyjemnego uczucia. Zawsze mówiłem cioci Lu prawdę i nie chciałem tego zmieniać, nawet jeśli miałoby mnie to kosztować wycieczkę do lasu. Dołączył do nas zasapany od biegu awery, a jego wyrzucone w bezdechu pytanie zwróciło moje myśli ponownie w kierunku planowanej wyprawy. Kto będzie gotował? O czym onu licha mówi? Kto będzie gotował? Zapytał znowu, patrząc raz na mnie, raz na Jacka. Musimy ustalić, kto będzie gotował, albo nigdzie nie idziemy. Wszyscy będziemy gotować, odpowiedział Jack. Awery nie wydawał się przekonany. Ja nie umiem gotować, oznajmił stanowczo, a po chwili dodał sceptycznym tonem. I założę się, że ty też nie. Nie bądź śmieszny, zadrwił Jack. Nie potrzeba być kucharzem, żeby przyrządzić posiłek nad ogniskiem. Nadziewasz na patyk, wsadzasz do ognia i tyle. Próbowałeś kiedyś? Zapytał nieustępliwie Awery. Jack spojrzał na niego twardym wzrokiem. To ty przecież paliłeś się do tej wycieczki. Czemu się teraz tak przejmujesz? Możesz zostać w domu, jeśli chcesz, powiedział sarkastycznie, na co Awery szybko zmienił taktykę. Moglibyśmy w zasadzie wziąć bochenek chleba i trochę sera, zaproponował bez entuzjazmu. Ja zamierzam jeść ryby, oznajmiłem bardziej optymistycznym tonem. Awery nie przepadał za rybami ani za załowieniem. E kto je upiecze? zapytał. Ja też zaczynałem już mieć dość jego pesymistycznej upartości. Ja we własnej osobie. Robiłeś to już kiedyś? Tu mnie miał. Do mnie należało złowienie ryb. Ich przyrządzaniem zajmowali się ciocia Lu. Dziadek lub wujek Charlie. Ja sam nigdy żadnej nawet nie wypatroszyłem. Byłem jednak zdeterminowany, by spróbować. Każdy potrafiłby wypatroszyć i upiec rybę. W tym momencie pojawił się Willy, który uratował mnie przed żmudnym zadaniem przekonywania Awerego. Nasza czwórka usadowiła się na zielonym trawniku podwórza państwa Berych, krzyżując nogi niczym Indianie. Ogłosiliśmy otwarcie spotkania w celu zaplanowania biwaku. Ponieważ żaden z nas nigdy wcześniej na żadnym nie był, nie wiedzieliśmy, jak się za owo planowanie zabrać. Willie sięgnął do kieszeni swoich dżinsów i wyciągnął z niej ogryzek ołówka wraz z kawałkiem złożonego papieru. Wszyscy go pochwaliliśmy, że jest taki przewidujący, a potem spojrzeliśmy po sobie. Jack przejął dowodzenie. Na początku musimy ustalić, co będzie nam potrzebne powiedział, a jego słowa w naszym mniemaniu zabrzmiały rozsądnie. Koce! Zaczął jak gdyby w oczekiwaniu na nasze przybycie. Bardziej niż geometrią zajmował się planowaniem biwaku. Tak, zgodził się Awery. Noce są już dość zimne. Willy nabazgrał słowo koce na jednej stronie kartki. Jedzenie! kontynuował Jack, na co Avery energicznie pokiwał głową. Jedzenie to pojęcie zbyt ogólne. Musimy ustalić, co dokładnie, zauważył Willy, czekając z ołówkiem zawieszonym w gotowości nad kartką. Żaden z nas nigdy wcześniej nie przygotowywał posiłków. Chleb? rzucił Awery. Ołówek Williego zaskrzypiał po raz kolejny. Ser? wyliczał dalej Awery. Chleb i ser. Zwariowałeś. Nie przeżyję kilku dni o samym chlebie z serem. Przeciwił się Jack. W takim razie sam coś wymyśl. Odciął się Avery. Nie słyszałem jeszcze od ciebie żadnych genialnych propozycji. Millie wtrącił się, żeby powstrzymać kłótnie między Jackiem i Awerem. Tych dwóch nigdy za specjalnie dobrze się nie dogadywało. Zapisałem chleb i ser. Czego jeszcze potrzebujemy? Trochę masła, mąki, soli i pieprzu, żeby usmażyć rybę. Dodałem tonem znawcy. Wiele razy widziałem jak ciocia Lu miesza składniki i kładzie obsypaną mąką rybę na rozgrzanym maśle, a jej dania smakowały przecież świetnie. A jeśli nie złapiemy w ogóle żadnych ryb, zapytał Jack tonem mądrali. Wtedy będziesz jeść ten chleb z serem, odparowałem. Potrzebujemy czegoś do smażenia. Patelni i jakiegoś czajnika. Chciał się Willy, żeby zapanować nad sytuacją. – Zapałki! – wykrzyknął Avery w przypływie inspiracji. – Wszyscy spojrzeliśmy na niego za probatą. Zapałki na biwaku bez wątpienia się przydadzą. Nasza lista powstawała dalej, aż musieliśmy użyć drugą stronę kartki. I zanim się obejrzeliśmy, pani Berry wołała Jacka na kolację. Reszta doszła więc do wniosku, że pora także i na nas. Ja i Awery pędem opuściliśmy podwórze Jacka. Willy potruchtał w przeciwnym kierunku. Ciężko było biec i rozmawiać jednocześnie, więc niewiele się odzywaliśmy. Kiedy się zapytasz? Wysapał Awery. Jeszcze nie wiem, odparłem zdyszany. A kogo? Dopytywał Awery. Kręciłem głową. Jeszcze nie jestem pewien, przyznałem. Prawda była taka, że dalej nie wiedziałem, kto z moich krewnych będzie w tej kwestii mym największym sprzymierzeńcem. Będę musiał wyczuć sytuację. Cóż, nie mamy za dużo czasu! powiedział Awery dysząc ciężko. Rada szkoły załatwi pewnie jakiegoś nauczyciela, zanim zdążymy się nacieszyć przerwą. Po takiej długiej przemowie Awery zaczął oddychać jeszcze ciężej. Wiedziałem, że miał rację. Ale nie podobało mi się, że tak na mnie naciskał. Zapytam, oznajmiłem stanowczo. Nic się nie martw. Rozstaliśmy się na końcu Cottonwood Street i pobiegliśmy w przeciwnych kierunkach. Biegnąc, spojrzałem w górę na niebo. Nie chciałem spóźnić się na kolację, bo chociaż ciocia Lu raczej nie byłaby na mnie zła, to spóźnienie się z pewnością zaszkodziłoby mojej sprawie. Skręciłem w ścieżkę prowadzącą obok plebanii, prosto na potwórze za domem, dokładnie w momencie, kiedy wujek Nat zajmował uprząż z dobina. Zatrzymałem się obok niego, z trudem łapiąc oddech. Hej, powoli, powiedział Nat. Skąd wracasz w takim pośpiechu? Odczekałem chwilę, by móc spokojnie się odezwać. Byliśmy u Jacka, chociaż zostaliśmy chyba trochę dłużej niż zamierzałem, odparłem. Martwiłem się, że spóźniłem się na kolację. Cóż, ja tak samo przyznał Nat, ale nie wydawał się przejęty. Pani Mirandzie znów się pogorszyło. Jak ona się teraz czuje? Zapytałem. Wygląda na to, że już dobrze. Wujek Nat chyba co najmniej raz w tygodniu był wzywany do Willisów, żeby się pomodlić za odchodzącą panią Mirandę, jak nazywano babcię Willis. Nigdy nie potrzebowała tej ostatniej modlitwy, ale, jak stwierdziłem, któregoś dnia w końcu będzie jej potrzebować. I kto wie, kiedy ten dzień nastąpi. Wziąłem lejce zwisające z uzdy Dobina. Poczekałem, aż wujek Nad zdejmie z niego siodło, a następnie poprowadziłem konia do małej obory, do boksu, który na niego czekał. Choć Dobin miał za sobą dziesięciomilową podróż do Willisów i z powrotem. To jego krok pozostawał sprężysty, jak zawsze wzbudzał we mnie podziw. Dziadzio kupił go dla wujka Nata i Cioci Lu razem z małym, eleganckim, przeznaczonym na jednego konia powozem. Kiedy jednak wujek NAT wyjeżdżał gdzieś sam, zazwyczaj zabierał tylko konia bez zaprzęgania całego powozu. Tak było szybciej i lżej dla zwierzęcia. W boksie zdjąłem uzdę dobina i zamieniłem na kantar. Wujek Nat sięgnął po zgrzebło i szczotkę, żeby szybko przeczesać konia. Nie czekając, aż mnie o to poprosi, podszedłem do żłobu i nabiłem na widły wystarczająco siana na kolację dla dopina. Potem odmierzyłem mu paszę. Robiłem to już wiele razy, więc wiedziałem dokładnie, ile potrzebował. Słyszałem, że zostaliście bez nauczyciela, odezwał się wujek Nat, gdy pracowaliśmy ramię w ramię. Tak, Odparłem bez większych emocji. Nat się uśmiechnął. W twoim wieku pewnie cieszyłbym się wolnym czasem i planował, co z nim zrobię. Nie odpowiedziałem. To dla ciebie coś nowego, kontynuował wujek Nat, rozmyślając. Nie chodzić do szkoły w porze roku, kiedy nie ma zbyt dużo roboty na farmie. Jak zamierzasz wypełnić te długie, nudne dni? Wiedziałem, że trochę sobie ze mnie żartował ale dostrzegłem też w tym szansę, by wspomnieć o planach, które przygotowaliśmy. Cóż, powiedziałem w jak najbardziej swobodny sposób. Rozmawialiśmy o tym z chłopakami. Pomyśleliśmy, że może to dobry czas, by wybrać się w górę szlaku i urządzić biwak. Przeniosłem wzrok z dobina, który pałaszował swój owies na wujkanata. Dłoń szczotkująca konia nie zatrzymała się ani na chwilę. Biwak? Nie przypominam sobie, żebyś kiedykolwiek wspominał o biwaku. Nie, nie wspominałem, zgodziłem się prędko. Zawsze podczas dobrej pogody trzeba było zająć się żniwami albo ogrodem, ale jak sam powiedziałeś, tej jesieni cała praca jest za nami. No i prawda jest taka, kończyłem w pośpiechu, że sam nigdy wcześniej na to nie wpadłem. Uznałem, że muszę być całkowicie szczery z wujkiem Natem. Nat tylko skinął głową. Pomyśleliśmy, że to może być dobry moment. Przekonywałem go dalej. Potem się zreflektowałem. Nie chciałem wydać się zbyt chętny i nachalny. Kto bierze udział w tych planach? zapytał wujek NAT. Awery, Willy, Jack i ze mną. Wujek NAT uśmiechnął się łagodnym, żartobliwym uśmiechem. Kiedy będziesz dyktował tę listę osób, Cioci Lu, radzę ci, żebyś powiedział: Awery, Willy, Jack i ja. Zwiesiłem głowę. Zdarzało się, że dorośli poprawiali moje błędy gramatyczne, a zwłaszcza ciocielo. – Dokąd się wybieracie? – zapytał następnie wujek Nat. Serce stanęło mi na moment. Powiedział – dokąd się wybieracie? Jakby wszystko było już ustalone. – Pomyśleliśmy, żeby pójść w górę rzeki, na wzgórza, gdzie strumień ma swoje źródło. Odparłem, próbując, by zabrzmiało to tak, jak gdyby nasze plany były dokładnie przeanalizowane i ustalone. Tak przynajmniej teraz wpadło mi do głowy pospieszyłem z wyjaśnieniem bo jednak nie chciałem ustawać w dążeniu do mówienia prawdy. Ale chłopcy nie powinni mieć nic przeciwko. Wujek Nat przytaknął. Potem odwrócił się, powiesił zgrzebło i szczotkę na haku na ścianie, obdarzył Dabina jeszcze jednym solidnym klepnięciem, i skinieniem głowy dał mi znak, żebyśmy zbierali się na kolację. Ruszyłem za nim z lekkim wahaniem. Nie byłem pewien, czy tę rundę wygrałem, czy raczej w niej poległem. Czy wujek NAT rozumiał, jak bardzo chłopcu potrzebna jest taka samodzielna wyprawa, czy mogłem liczyć na jego wsparcie, kiedy będę próbował przekonać resztę rodziny? Gdy byliśmy już prawie przy domu, wyciągnął dłoń i położył ją na moim ramieniu. – Myślę, że to świetny pomysł – skomentował. – Gdybym nie miał w tym tygodniu tak wielu obowiązków w kościele, samemu kusiłoby mnie, żeby do was dołączyć. Wypuściłem powietrze ze świstem. Wujek Nat był po mojej stronie. To już był jakiś plus. Po raz pierwszy zacząłem mieć nadzieję, że nasz plan rzeczywiście się uda. Rozdział trzeci: Drobna pomoc. Następnego poranka, przez całą drogę na wieś, czułem, jak wszystko się we mnie skręca. Nie wiem, dlaczego byłem aż tak zdenerwowany. Najwyraźniej zależało mi na tej wycieczce bardziej niż sądziłem. Aż do wczoraj. Gdy Awery wyszedł ze swoją propozycją, nie myślałem nawet o biwaku. Dlatego teraz byłem strasznie przejęty. W tamtym momencie nie zastanawiało mnie jeszcze, dlaczego akurat Awery wpadł na taki pomysł. Nigdy za specjalnie nie przepadał za przebywaniem na zewnątrz. Nie lubił nawet łowienia ryb, a tu nagle wyskakuje z takim marzeniem. Ale, jak już powiedziałem, o tej kwestii pomyślałem dopiero dużo później. W tamtej chwili byłem zbyt zajęty myśleniem o sobie. Marzyłem o tej wycieczce bardziej niż o czymkolwiek innym na świecie. Nie wiem, czy w całym życiu chciałem czegoś tak mocno jak tego. No, może z wyjątkiem psa. Albo kiedy chciałem, żeby ciocia Lu została z nami, a nie wychodziła za jakiegoś miejscowego chłopaka, który nie potrafiłby w pełni docenić tego, co mu się trafiło. Ostatecznie dostałem swojego psa. Dziadzio o to zadbał. Kiedy brałem Pixi na ręce, zawsze mocno ją ściskałem, głaszcząc delikatnie sierść pod jej podbródkiem, a ona wierciła się, próbując uciec. Bardzo lubiła się przytulać, ale nie aż tak mocno. Jeśli chodzi o pójście cioci Lu, to kiedy już do niego doszło, całkowicie popierałem jej wybór. Sam czułem, że jesteśmy blisko z wujkiem Natem, Miałem nawet nadzieję, że wstawi się za mną, gdy będę przedstawiał swoją prośbę trzem mężczyznom na farmie. Skręciliśmy w ścieżkę wiodącą do naszego domu, a ja odniosłem wrażenie, że mój brzuch również zaczął się skręcać. Niedługo miałem poznać odpowiedź na dręczące mnie pytanie. Dziadek przywitał nas przy bramie. Uśmiechnął się od ucha do ucha i przytulił ciocielu na powitanie. Lu odwzajemniła uścisk i pocałowała spracowany policzek dziadka, mimo że jej ręce, jak zawsze, kiedy przyjeżdżała na wieś, wypełnione były mnóstwem wypieków. Potem dziadek mocno uścisnął dłoń Nata i wreszcie zwrócił się do mnie. Słyszałem, że nie macie teraz nauczyciela, co chłopcze? zapytał. Ciągle mówił do mnie chłopcze, chociaż według mnie byłem już za duży, żeby mnie tak nazywać. Nie przeszkadzało mi jednak, jeśli to dziadek się tak do mnie zwracał. Skinąłem głową. Dotarły do nas wieści o nagłym wyjeździe nauczycielki, powiedział dziadek do wujka Nata. Sam planowałem dziś o rano odebrać od was Josha. Mam nadzieję, że nie jechaliście specjalnie po to, żeby go przywieźć. Wujek Nat tylko się uśmiechnął. Lui tak chciała was odwiedzić, a ja miałem akurat trochę wolnego czasu. W drodze powrotnej do miasta planujemy jeszcze wstąpić do Kurtisów, żeby zobaczyć ich nowonarodzone dziecko. Na ganku przywitało nas dziadzio, który poklepał mnie po ramieniu i przytulił ciocielu. Słyszałem jak wujek Charlie zmywa naczynia w kuchni. Musiała być jego kolej sprzątania po śniadaniu. Wyszedł na zewnątrz, w jednej ręce trzymając ścierkę, a w drugiej garnek. Po wymienieniu pozdrowień. Lu odłożyła wypieki i zaczęła parzyć kawę. Nieważne, ile czasu mijało pomiędzy jej wizytami, kuchnia za każdym razem na nowo stawała się jej królestwem. Wszyscy usadowiliśmy się wygodnie. – Więc o co chodzi z tym zamknięciem szkoły, Joshua? – zapytał dziadzio. Był bardzo zainteresowany moją edukacją. W końcu pochodził z dużego miasta. Rozmowa zwróciła się ku tematowi szkoły i konieczności zatrudnienia nowego nauczyciela po tym, jak panna Williams postanowiła wyjechać, by poślubić swoją wieloletnią miłość. Orientujesz się może, ile trzeba będzie czekać na rozpoczęcie zajęć? Dopytywał dalej dziadzio. Na szczęście skierował to pytanie do wujka Nata, nie do mnie, więc pozwoliłem mu odpowiedzieć. Rada szkoły już nad tym pracuje. Zapewnił go wujek Nat. Mają nadzieję, że nowy nauczyciel pojawi się w klasie w przeciągu tygodnia. Dziadek odchrząknął. To nie czas mnie martwi, oznajmił, ale jakość zastępstwa. Wszystkie oczy zwróciły się w stronę dziadka. To znaczy chciał wiedzieć dziadek cóż, nie chciałbym szukać dziury w całym. Ale moim zdaniem, nauczyciele, którzy są cokolwiek warci, otrzymali już pewnie w tym roku posadę. Nie pomyślałem o tym wcześniej i podejrzewałem, że pozostałym również nie przyszło to do głowy, bo zobaczyłem, jak na ich twarzach pojawił się wyraz zmartwienia. Będziemy musieli się modlić, zadecydowała ciocielu. Jeśli z nauczycielem, którego znajdą, będzie coś nie tak, to poprosimy pana, by go zmienił. Wstała, by dorzucić drzewo do ognia, uznając sprawę za załatwioną. Miło będzie cię mieć w domu na trochę dłużej, chłopcze, odezwał się do mnie dziadek. Może pójdziemy na ryby, dorzucił dziadio, a jego oczy rozbłysły. Skinąłem głową. Podoba mi się ten pomysł, powiedziałem szczerze. Poza tym Josh ma poważne plany. Wtrącił nad powoli ze wzrokiem skierowanym na moją twarz. Jak gdyby, próbując wyczytać, czy chce, aby poruszył ten temat. Delikatnie przytaknąłem, dając mu znać, by kontynuował. Zrozumiał i odchrząknął, ponownie skupiając na sobie uwagę pozostałych. Jego pomysł całkiem mi się podoba, mówił dalej. Odczekał chwilę, by upewnić się, że wszyscy czekają, aż przedstawi mój plan. Josh i jego koledzy wymyślili, że to byłby dobry czas, aby wybrać się na wycieczkę wzdłuż rzeki i spędzić kilka dni na biwaku nad źródłem, z którego wychodzi. Wujek Nat nie czekał na czyjkolwiek komentarz, tylko kontynuował. Wydaje mi się, że chłopcom przydałoby się takie doświadczenie. Jesienią zwykle spędzają czas przy pracach na gospodarstwie, więc nie mieli wcześniej okazji wyruszyć na taką wycieczkę. Tym razem jest inaczej. Pogoda utrzymuje się dalej, choć wszelkie prace zostały już dawno skończone. To dobry moment, żeby chłopcy wybrali się na biwak. Wujek nadprzerwał, a wszystkie oczy w pokoju zwróciły się z powrotem na mnie. Nim ktokolwiek zdążył się odezwać, Ciocia Lu pobiegła do kuchenki, bo kawa zaczęła kipieć. Spojrzenia zgromadzonych przeniosły się z mojej twarzy na lu, a ja w ciszy podziękowałem za gotującą się kawę. Wiercąc się niespokojnie na krześle, ciocia lu wypełniła kubki mężczyzn i zaczęła kroić ciasto cytrynowe, które przywiozła. Omawianie moich planów wydawało się o wiele łatwiejsze przy cieście i kawie lub wypełnionym po brzegi kubku świeżego zimnego mleka od bosy. Nie zdawałem sobie sprawy, że lubisz biwakować. Cóż. Wcześniej nawet nie myślałem o tego typu wycieczkach. Nigdy nie było na nie czasu, więc nie przyszło mi to w ogóle do głowy. To Awery wpadł na taki pomysł, przyznałem szczerze. Jak powiedział wujek Nat, podczas dobrej pogody zawsze jesteśmy za bardzo zajęci pracą. Dziadek skinął głową. Kto wybiera się na tę wycieczkę? zapytał. Awery, Willy i Jack odparłem. Miałem na myśli kogoś z dorosłych wytłumaczył dziadek. Zawahałem się. Nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Nie chciałem być niegrzeczny czy zarozumiały, ale jednak jakoś dać mu do zrozumienia, że chłopcy w wieku 15 lat nie potrzebują już opieki dorosłych. No. my. Zacząłem, ale przerwał mi dziadek Wydaje mi się, że chłopiec, który potrafi nabijać snopki zboża na widły i nadążać z ładowaniem ziarna do młocarni jak prawdziwy mężczyzna, umie też o siebie zadbać. Zauważył rzeczowo, a jego oczy rozbłysły. Wyraz największego niepokoju malował się na twarzy Cioci Lu, chociaż dziadek również nie wyglądał na przekonanego. Gdzie będziecie jeść? zapytała Ciocia Lu. Na świeżym powietrzu, odparłem: Weźmiemy ze sobą jedzenie i przyrządzimy nad ogniskiem. Ciocia Lu znów chciała coś powiedzieć, ale zobaczyłem, jak wujek Nat dyskretnie przykrywa jej dłonie swoją. Nikt inny tego nie zauważył. Ciocia Lu powoli zamknęła usta i mocno ścisnęła rękę Nata. Co o tym myślisz? Dziadek zaskoczył mnie, kierując swoje pytanie do wujka Charliego. Wujek Charlie wziął długi łyk gorącej kawy i przechylił się do przodu, by jego krzesło opadło przed nimi nogami na podłogę. Nie widzę problemu odezwał się bez wahania w głosie. Wtedy wiedziałem już, że wygrałem. Chciałem krzyknąć z radości, ale się nie ważyłem. Pomogę ci z jedzeniem, Josh! zaoferowała ciocielu, zerkając na wujka Nata, by sprawdzić, czy nie uzna tego za wtrącanie się. Jej policzki oblały się delikatnym rumieńcem. Oczywiście, jeśli chcesz, dodała szybko. Byłoby miło, zapewniłem ją na prędce. Chłopacy i ja nie wiedzieliśmy, co ze sobą zabrać, bo żaden z nas nigdy wcześniej nie był na biwaku. No i nie mamy zbyt wielkiego doświadczenia w gotowaniu. Chłopcy, poprawiła mnie ciocialu, ale uśmiech na jej twarzy sprawił, że upomnienie zabrzmiało łagodnie. Wydawało się, że wszystko zostało ustalone. Co prawda, dziadek nie powiedział, że się zgadza, ale też nie zabronił mi iść na ten biwak. W trakcie naszej dalszej rozmowy ustaliliśmy, że możemy poświęcić jeden dzień na wędrówkę w górę rzeki, potem spędzić trzy noce na biwaku przy źródełku, a czwartego dnia powrót do domu. Zanim się obejrzałem, już pięcioro ludzi przy stole było zajętych planowaniem, co powinienem zabrać na wycieczkę. Patrząc na to, jak prędko ich lista się wydłużała, zaczynałem myśleć, że do udźwignięcia tego wszystkiego będę potrzebował powozu. No nic, wiedziałem, że chcieli dobrze. Zamierzałem dać im chwilę, a potem zweryfikować to, co wymyślili. Wcześniej jednak musiałem dać znać chłopakom, że dostałem pozwolenie. Musieliśmy się spieszyć, żeby zdążyć przed przybyciem nowego nauczyciela. Rozdział czwarty. Biwak. Dwa dni później. Ruszyliśmy z plecakami wzdłuż szlaku prowadzącego do strumienia. Zastanawiałem się, kto z nas jest najbardziej podekscytowany. Jak się okazało, Jack nie mógł z nami iść. Wszyscy mu współczuliśmy, że ojciec go nie puścił. Jeśli Jack chce się dobrze przygotować do studiów w szkole medycznej, musi zostać w domu i siedzieć nad książkami. Jack miał już tego wszystkiego dość. I mnie również robiło się słabo na myśl o tym, jakbym się czuł, gdybym sam nie mógł iść. Tak więc Avery, Willy i ja, otrzymawszy pomoc i wiele rad od naszych bliskich, spakowaliśmy sprzęt i ruszyliśmy ocienioną drzewami ścieżką w stronę źródła. Poza tym, że Jack został w domu, żałowałem jeszcze jednej rzeczy: tego, że nie mogłem wziąć ze sobą Pixie. Po rozmowie w domu doszedłem do wniosku, że biwak nie jest najbezpieczniejszym miejscem dla takiego małego pieska. Wiedziałem też, że pixie nie byłaby w stanie przejść tak dużych odległości, a ja nie mógłbym jej nosić, bo będę miał ciężki plecak, no i potrzebuję wolnych rąk. Zanim zniknęliśmy z pola widzenia, roztaczającego się z naszego podwórka, raz jeszcze obróciłem się do tyłu i pomachałem. Dziadek, wujek Charlie i dziadio. A nawet wujek Nad i Ciocia Lu, która przyjechała specjalnie, żeby nie ominęło jej to ważne wydarzenie, stali i patrzyli, jak odchodzimy. Widziałem nawet, że Ciocia Lu wydmuchuje nos w swoją białą chusteczkę. Można by było pomyśleć, że wyruszamy na wojnę czy coś. Wyglądali na wesołych i smutnych zarazem. Cieszyli się, że spełniamy nasze marzenie, z lekkim niepokojem, że może nam stać się coś złego. A do tego wszystkiego przygnębieni tym, że tak szybko dorastamy. Naszej trójce natomiast daleko było do smutku. Ruszyliśmy żywawym krokiem, nie mogąc doczekać się, aż wreszcie znikniemy dorosłym z oczu i poczujemy, że teraz to naprawdę jesteśmy zdani na siebie. Wraz z upływem kolejnych godzin, nasz krok stawał się jednak coraz mniej sprężysty. Plecaki zaczynały nam ciążyć, a słońce przypiekać. Stąpiwszy z wydeptanej przez krowy ścieżki, mieliśmy też coraz większy problem z podążaniem naprzód. Krzaki wierzb zarastały brzeg rzeki, więc przez cały czas musieliśmy się przez nie przebijać. Nie chcieliśmy oddalać się od brzegu, żeby strumień nie zginął nam wśród drzew, w związku z czym dalej przedzieraliśmy się przez zarośla i chaszcze. Chyba wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, gdy zobaczyliśmy, że roślinność zaczyna się powoli przerzedzać, a rzeka zaprowadziła nas przez zarośla na pastwisko tarlejów. Teraz wędrówka będzie dużo łatwiejsza. Kiedy tylko przeszliśmy przez ogrodzenie i mieliśmy wejść na ścieżkę, Awery wydał z siebie głośny jęk. Przystanął i oparł się o najbliższy słupek. Pora na przerwę, oznajmił. Mimo że Williamu i mnie się spieszyło, by ruszyć dalej, też chyba byliśmy trochę zmęczeni odpoczniemy jak przejdziemy przez pastwisko zarządził Willy lecz Avery ani drgnął chcę odpocząć teraz poinformował a my wiedzieliśmy że kłócenie się z nim byłoby stratą czasu Avery zdjął z ramion ciężki plecak i usiadł na ziemi opierając się o niego plecami w głębi duszy zastanawiałem się w jaki sposób zamierza dotrzeć aż do źródła rzeki skoro już teraz miał dość ale nie powiedziałem tego na głos. Tak naprawdę sam nie miałem nic przeciwko chwili odpoczynku. Nie minęło zbyt wiele czasu, odkąd ciocia Luna pasła nas bekonem, jajkami i smażonymi ziemniakami, ale wydawało się, że Awery zupełnie już o tym zapomniał. Sięgnął do swojego plecaka i wyciągnął garść ciasteczek od cioci Lu. Nie chcieliśmy z Willim, żeby zjadł je bez nas, więc również wzięliśmy po kilka. Odpoczynek, ciasteczka. I woda ze strumienia od razu nas orzeźwiły, i po kilku minutach zaczynałem już robić się niecierpliwy. Wiedziałem, że Willy również chce iść dalej, tak więc zaproponowałem, byśmy już ruszali. Zgodnie z moimi obliczeniami przeszliśmy dopiero kilka mil i ciągle został nam dobry kawałek drogi. Awery raczej niechętnie podniósł swój ciężki plecak i poprawił jego szelki. Ja i Willy również wzięliśmy swoje plecaki po czym wszyscy ruszyliśmy dalej. Ja szedłem przodzie, gdyż znałem ten teren najlepiej. Wędrówka rzeczywiście sprawiała nam teraz o wiele mniej trudności. Nie było tu już gęstych zarośli, a do tego pastwisko, szczególnie blisko rzeki, zostało ogołocone przez bydło, dzięki czemu nawet trawa była krótka i przyjemna. Bydło Tarlejów pasło się nieopodal, ale po zarzuceniem kilku komentarzy na temat tego, jakie te ich krowy ładne i grube, a ich czerwone boki, jakie okrągłe, nie zwracaliśmy na nie większej uwagi. Byliśmy już prawie na drugim końcu pastwiska, kiedy nagle dobiegł nas przeraźliwy dźwięk. Brzmiał jak pęd dzikich zwierząt, a do tego zmierzających w naszą stronę. Wszyscy się odwróciliśmy, oczekując, że zobaczymy całą gromadę biegnącego w naszym kierunku bydła. Nie było to jednak całe stado, choć równie dobrze mogłoby być, bo oto prosto ku nam pędził wielki, czerwony byk tarlejów. Głowę miał pochyloną niemal do ziemi, a jego rozszerzone nozdrza gniewnie wypuszczały powietrze, aż wzbijały się od tego małe kłębki pyłu. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda prawdziwy pośpiech, to trzeba było nas wtedy zobaczyć, od razu zapomnieliśmy o naszych ciężkich plecakach i zmęczeniu. Zwiewaliśmy w stronę najbliższego ogrodzenia co sił w nogach. Chyba dotarłem do celu jako pierwszy. Nawet nie zwolniłem, tylko padłem na ziemię i przeturlałem się pod drutem kolczastym, nie zdejmując z siebie plecaka. Nagle usłyszałem dźwięk rozdzieranej tkaniny. Domyśliłem się, że rozdarło się grube płótno, w które ciocia Lu starannie owinęła mój plecak. Było mi z tego powodu przykro, ale też strasznie się cieszyłem, że jestem już po drugiej stronie ogrodzenia, zdala od byka. Za chwilę pod ogrodzeniem przemknął Willy i wpadł prosto na mnie. Dopiero wtedy obaj odwróciliśmy się, by zobaczyć, co z Awerym. Ależ byliśmy przerażeni. Awery zmierzał k ogrodzeniu najprędzej jak tylko mógł, ale nigdy nie był zbyt wysportowany. A byk wydawał się do niego przybliżać z każdym kolejnym krokiem. Zostaw plecak! krzyknąłem bez zastanowienia. Gdybym pomyślał, pewnie wpadłbym na to, że Awery będzie potrzebował więcej czasu, żeby uwolnić się od plecaka, niż mógłby zaoszczędzić biegnąc bez niego. W jakiś sposób zdołał go zdjąć i rzucić na ziemię, nie przestając przy tym biec. Może i byłoby już po nim, gdyby nie to, że byk niespodziewanie zwrócił uwagę na plecak. Zostawił Awerego i stanął w miejscu, parskając i grzebiąc kopytem, po czym zaatakował porzucony na ziemi pakunek. Zadał mu potężny cios, ale nie zadowolił się tym. Nabił plecach na rogi i tarmosił, a potem podniósł go rogiem i wyrzucił w powietrze. Kiedy plecak spadł na ziemię, podeptał kopytami, po czym jeszcze raz wyrzucił do góry, sapiąc, parskając i wydając z siebie przeraźliwe dźwięki. W międzyczasie Dyszący i blady jak ściana awery, przeczołgał się pod ogrodzeniem do mnie i Williego. Ja sam chyba też nieco zbladłem, szczególnie kiedy zobaczyłem, co byk zrobił z plecakiem porzuconym przez awerego. Nieprzyjemnie było patrzeć, jak bestia szarpie i depcze ten plecak, ale bez wątpienia cieszyłem się, że na jego miejscu nie był awery. Leżeliśmy przez chwilę na ziemi, próbując dojść do siebie i uspokoić oddech. Na początku wszyscy cieszyliśmy się, chyba po prostu, że wyszliśmy z tego żywi. Dopiero potem zaczęliśmy się martwić o nasze zapasy. Podzieliliśmy zaopatrzenie tak równo, jak się dało. Ja wziąłem swój koc do spania, wszelkie garnki i patelnie, naczynia, sztuczce oraz sprzęt do łowienia. Willy zabrał swój koc, siekierkę do cięcia drzewa, zapałki, apteczkę i trochę jedzenia. Awery miał swoje posłanie i większość pożywienia. Leżeliśmy więc z wybałuszonymi oczami i uczuciem mdłości, obserwując, jak byk dokonuje totalnego zniszczenia. Robi jajecznicę, wyszeptał Willy, pomimo naszego nieciekawego położenia, z błyskiem rozbawienia w oczach. Cii! Syknął Awery ze wzrokiem utkwionym w byka, bo jeszcze go rozzłościsz. Jak rozzłościsz? Teraz przyszła kolej na mój szept. Ten byk już jest przecież wystarczająco wściekły. No to rozzłości go jeszcze bardziej odpowiedział Awery. Nie wyobrażam sobie, że mógłby być jeszcze bardziej rozzłoszczony nalegałem. Popatrz, jak wszystko rozszarpuje! Nic nie mogliśmy zrobić. Leżeliśmy więc tylko na brzuchach, obserwując poczynania byka, Aż wreszcie zwierzę zdecydowało, że narobiło już dość szkód. Byk skończył męczyć plecak i podszedł do ogrodzenia, by łypnąć na nas okiem, cały czas parskając i kipiąc ze złości. Chcieliśmy uciekać, ale karłowate krzewy z tyłu nie zapewniłyby nam zbyt dobrej kryjówki przed bestią. Kazałem chłopakom leżeć bez ruchu, żeby jeszcze bardziej nie rozjuszyli byka. Wstrzymaliśmy oddech i czekaliśmy. Mieliśmy ogromną nadzieję, że wściekły byk nie spróbuje staranować owiniętego kolczastym drutem ogrodzenia, którego od nas oddzielało. Stanie w miejscu i prychanie wreszcie go znudziło, więc odwrócił się i ruszył w stronę krów, choć nie przestawał ryczeć i sapać. Nie odszedł jednak za daleko, co jakiś czas zawracał w naszym kierunku, parskając na nas, by przypomnieć, że wie, gdzie jesteśmy. Nie mogliśmy iść dalej. Nie bez plecaka Averego, albo przynajmniej tego, co z niego zostało. Mieliśmy nadzieję, że przetrwało chociaż to jedzenie, które ciocia Lu zapakowała do puszek, dzięki czemu udałoby nam się odratować tyle, żeby wystarczyło na następne trzy dni. Nie było mowy, żebyśmy wrócili na pastwisko, kiedy byk stał nieopodal, co chwila na nas prychając, a więc postanowiliśmy odejść kawałek od ogrodzenia i poczekać. Średni był z tego biwak. Słońce wspięło się już wysoko i zrobiło się jeszcze bardziej gorąco, a w pobliżu nie było choćby odrobiny cienia. Podniosłem plecak tak wysoko jak mogłem, usiłując ochronić twarz przed palącymi promieniami. Gdy słońce przesunęło się na zachód, zrobiliśmy się już okropnie głodni i spragnieni. Ale cokolwiek do jedzenia nam chyba zostało, prawda? zapytałem Williego. Przerzucił plecak przed siebie, żeby móc do niego zajrzeć. Był bardzo starannie i ciasno zapakowany, więc nie dało się odnaleźć jedzenia, nie robiąc w nim bałaganu. Bo mieliśmy się rozpakować dopiero po dotarciu na miejsce postoju. Willie znalazł w końcu bochenek chleba, a ja wyciągnąłem nóż. Pokroiliśmy chleb w grube, krzywe kromki, które rozdzieliliśmy między sobą. Nie mieliśmy nawet tego sera, z którego tak sobie żartowaliśmy. Po południu zrobiło się już naprawdę upalnie. Parę razy musiałem przemieszczać się, by wciąż znajdować się w cieniu. Co jakiś czas chyba też przysypiałem. Tak samo zresztą jak Willy i Avery. Gdy się obudziłem i usiadłem, zobaczyłem, że byk znowu powrócił do plecaka. Miałem nadzieję, że do tej pory pójdzie już za krowami do dalszej części pastwiska. Tak się jednak nie stało. Ciągle dyszał i parskał, ale nie próbował już zniszczyć pakunku. Nie dotrzemy na miejsce przed zapadnięciem zmroku, narzekał Avery. Mam tylko nadzieję, że zostawił nam coś do jedzenia, rzucił Willy. Jeśli będzie taka konieczność, rozbijemy obóz tutaj i ruszymy rano. Ale ta noc nie będzie przyjemna, jeśli nie zjemy na kolację czegoś więcej niż ten chleb, zauważył Willy. Zgadzałem się z nim. Traciliśmy już wiarę w to, że ten byk kiedykolwiek sobie pójdzie, gdy wreszcie krowy uznały, iż najwyższa pora udać się do obory na dojenie. Byk popatrzył na nas, parsknął raz jeszcze i poszedł za nimi. Odczekaliśmy, aż znajdzie się naprawdę daleko od nas, zanim odważyliśmy się choćby ruszyć w stronę ogrodzenia. Nawet potem awer nie chciał pod nim przechodzić. Najadł się wcześniej zbyt wiele strachu. To ja zdecydowałem się iść po plecach. Chwilę zajęło mi zebranie wszystkich rzeczy z ziemi, ułożenie i zawinięcie ich w taki sposób, żeby można było je jakoś donieść na drugą stronę ogrodzenia. Koc awerego miał parę dziur i był cały w błocie, ale poza tym jeszcze się nadawał. Z jedzeniem sprawa wyglądała inaczej. Wszystkie puszki były wgniecione, a wieczka niektórych z nich otwarte. Piach i wyschnięta trawa wymieszały się z ich zawartością. Z całego tuzina jajek tylko jedno nie zostało rozgniecione i wszyscy trzej zastanawialiśmy się, jak to się stało, że uniknęło losu pozostałych jedenastu. Kilka rzeczy ciągle nadawało się jednak do jedzenia. Stwierdziliśmy, że wystarczy przynajmniej na kolację. Byliśmy już dość głodni, dlatego zajęliśmy się przyrządzaniem jakiegoś posiłku. Zdmuchnąwszy liście i trochę piachu z kukurydzianego chleba cioci Lu, posmarowaliśmy go masłem i zjedliśmy z odrobiną suszonej wołowiny, którą dał nam dziadek. Robiło się już ciemno. Co nie powinno dziwić, zważywszy na to, że była już późna jesień i wiedzieliśmy, że musimy zostać tu na noc. Nie mieliśmy żadnego zadaszenia, pod którym można by było rozłożyć koce, więc zadowoliliśmy się biwakiem pod gołym niebem. — Jejku... Ale jestem zmęczony. Westchnął awery. Ja również byłem, chociaż nie bardzo rozumiałem dlaczego. Przeszliśmy zaledwie kilka mil, a resztę dnia spędziliśmy drzewiąc na słońcu. Musimy wstać wcześnie rano i dostać się na miejsce, zarządził Willi. Nie możemy stracić ani jednego dnia więcej. Awery zdjął buty i zaczął ściągać spodnie. Co ty wyrabiasz? zapytał Willi. Nikt się nie rozbiera podczas biwaku. Awery wzruszył ramionami, włożył spodnie z powrotem i wpełzł pod zakurzony koc. Nim nastało rano, wszyscy cieszyliśmy się, że zostawiliśmy na sobie ubrania. Pomimo przykrycia, pod gołym niebem było bardzo zimno. Trawę dookoła nas przykryła warstwa przymrozku, a ja zacząłem się zastanawiać, czy odrobina szronu nie znajduje się także i na moim nosie. Nie chcieliśmy ryzykować z rozpalaniem ognia. Trawa wokół nas była zbyt łatwopalna, poza tym i tak nie mieliśmy drewna. To dlatego pokroiliśmy jeszcze trochę chleba i zjedliśmy go z zimną fasolką cioci lu. Najbardziej brakowało nam picia. Ciocia Lu próbowała nas namówić do zabrania mleka, ale upieraliśmy się, że to oznaczałoby więcej bagażu, a i tak mieliśmy już dużo do dźwigania. Zapewnialiśmy ją, że będziemy mieć pod ręką zimną, słodką wodę ze strumienia. Tak by też było, gdyby nie ten głupi, czerwony byk. Przez cały czas, drżąc z zimna, spakowaliśmy nasze rzeczy najlepiej, jak się dało, i ruszyliśmy w stronę wyznaczonego celu, zanim jeszcze słońce zdążyło wspiąć się na wschodni horyzont. Rozdział 5. Obozowisko. Wszyscy trzej nie mogliśmy się doczekać wędrówki w górę rzeki. Żaden z nas nigdy wcześniej tam nie był, ale słyszeliśmy, co mówili ludzie, którzy widzieli miejsce, gdzie woda bulgocząc wytryskała ze zbocza góry, by spłynąć na pola uprawne poniżej. Wszyscy twierdzili, że była tam czysta i zimna, niczym kryształ lodu, że zielone drzewa, jak utrzymywał dziadek, pochylały się nad małym strumieniem, jakby próbując dosięgnąć swoimi liściastymi palcami do wody. Ponieważ ciągle mieliśmy przed sobą spory kawałek drogi, szliśmy tak szybko, jak się dało. Chwilami wędrówka była dość łatwa i przyjemna, czasami nieco trudniejsza, a niekiedy było naprawdę ciężko. Przedzieraliśmy się przez krzaki i tereny bagienne, przez cały czas trzymając się blisko brzegu rzeki. Parę razy mogliśmy się nieco oddalić i wybrać łatwiejszą ścieżkę, bo wiedzieliśmy w jakim kierunku iść i jak wrócić potem na szlak wzdłuż rzeki. Lecz wszyscy trzej udawaliśmy, że jesteśmy w jakiejś obcej krainie, której nigdy wcześniej nie widzieliśmy, i jeśli nie będziemy trzymać się rzeki, zabłądzimy i zginiemy marnie. Około południa. Zatrzymaliśmy się, by zjeść trochę chleba z serem i parę soczystych jabłek, które były w plecaku Williego. Gdy ruszyliśmy dalej, zauważyłem, że Willy niewiele się odzywa, a jedynie obserwuje wszystko dookoła z uśmiechem zadowolenia na twarzy. Wycieczka bez wątpienia mu się podobała, mimo że miał najcięższy plecak. Przełożył do swojego i tak już przeładowanego worka kilka rzeczy ze zniszczonego plecaka awerego. Wiedziałem, że Willy niesie znacznie więcej niż powinien, ale i tak nie narzekał. Za to Awery z nawiązką nadrabiał milczenie Willy'ego. Cały czas tylko labiedził i kwękał. Zaczynałem żałować, że to nie on został w domu zamiast Jacka, mimo że wycieczka była jego pomysłem. Willy zaś w ogóle nie zwracał na niego uwagi. Wydawał się całkowicie pochłonięty podziwieniem lasu, rzeki i ptaków, które zostały z nami na zimę. Zrobiło się już popołudnie i wiedzieliśmy, że zbliżamy się do źródła rzeki. Za którymś zakrętem trafiliśmy prosto na strome urwisko przy zboczu wzgórza. Przez cały czas wędrowaliśmy po północnej stronie rzeki, która teraz wcinała się w skałę tak, że nie dało się tamtędy przejść. Musieliśmy przeprawić się przez rzekę i przynajmniej jakiś czas iść po stronie południowej. Rzeka nie była ani specjalnie głęboka, ani szeroka. Ale i tak nie mogliśmy przez nią po prostu przeskoczyć. Nie wystawały też nad wodę żadne kamienie, co oznaczało, że musieliśmy się zamoczyć. Miałem już właśnie ściągać skarpety i buty, a potem podwinąć nogawki spodni, kiedy usłyszałem głos Williego. Pamiętacie tę zwaloną kłodę? Awery i ja spojrzeliśmy na niego. Nie widziałem żadnej zwalonej kłody, ale musiałem przyznać, że nie obserwowałem otoczenia tak uważnie jak Willi. Byłem rozkojarzony przez marudzenie Awerego. Ponieważ Willy nie zwracał na niego uwagi, awery wszystkie swoje żale kierował do mnie. – Nie widziałem żadnej kłody – powiedział Avery. – Leżała kilkaset metrów stąd – upierał się Willy. – Prawdopodobnie ktoś ją tam zostawił jako pomost. Rozciągała się od jednego brzegu do drugiego. Jeśli zawrócimy, nie będziemy musieli zamoczyć nóg. Teraz jest ciepło, ale woda na pewno jest zimna – a my nie będziemy mieli jak się ogrzać. Noc zapadnie prędko i będzie chłodna. Brzmiało rozsądnie. Nie bardzo miałem ochotę na kolejną niewygodną noc, tym razem z powodu zimnych, wilgotnych stóp. Pewnie, zgodziłem się. Jeśli widziałeś jakąś kłodę, po której moglibyśmy przejść, zawróćmy. Mnie też nie spieszy się do spędzenia nocy z przemarzniętymi nogami. Powinniśmy byli od razu tamtędy przejść. Narzekał awery. Zaoszczędzilibyśmy sobie dodatkowej drogi. Ten plecak jest już i tak wystarczająco ciężki bez łażenia tam i z powrotem. Spojrzałem na awerego zniesmaczony. Przez to, że rzucił swoje rzeczy na pastwę byka, który zniszczył połowę z nich, po czym część trafiła do willi'ego, plecak awerego był najlżejszy. Nie odezwałem się jednak, tylko zawróciłem i podążyłem za Willim. Willi miał rację. Kłoda rzeczywiście leżała rozciągnięta nad rzeką w miejscu, o którym mówił. Bardzo chciałem zobaczyć na niej jakieś wcześniejsze ślady butów, które oznaczałyby, że ktoś poza nami już przez nią przechodził. Może nawet Indianie? Może to oni ją tutaj zostawili? Czułem się jak jakiś odkrywca albo jeden z pierwszych osadników. Willy przeszedł jako pierwszy. Zrobił to sprawnie i z gracją. Można by pomyśleć, że ćwiczył przechodzenie przez kłody całe swoje życie. Ale Willy rzeczywiście nigdy nie był strachliwy. Zawsze wyrywał się do wyzwań. Chodzenie po płocie, wspięcie się na czubek świerku na pastwisku, cokolwiek by mu sobie można wymyślić. Zauważyłem, że odkąd zaprosił Boga do swojego życia, nie był już tak skory do robienia niebezpiecznych głupot dla samej zabawy. Potem przyszła kolej na mnie. Nie byłem tak opanowany jak Willy próbowałem nie dać tego po sobie znać, ale przy każdym kolejnym kroku wyobrażałem sobie jak wpadam do tej zimnej wody. Hej, Josh, zaczekaj na mnie. Zawołał Avery. Moje buty nie nadają się do chodzenia po śliskich pniach drzew. Nie dam w nich rady z tym ciężkim plecakiem. Nie mogłem się obrócić, żeby na niego spojrzeć, a już na pewno nie mogłem zatrzymać się na środku kłody, nie mając się czego przytrzymać. Jeśli my dajemy radę, to ty też krzyknąłem przez ramię. Awery więcej się nie odezwał, a ja poczułem, jak wchodzi na pień, powoli zmierzając naprzód. Dalej nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby się obejrzeć. Musiałem skupić całą swoją uwagę na tym, żeby samemu utrzymać się na kłodzie. Kiedy już stawiałem nogę na brzegu, w duchu wydając siebie głębokie westchnienie ulgi, za moimi plecami rozległ się przeraźliwy wrzask. Odwróciłem się dokładnie w momencie, gdy... Owszem, zgadliście. Awery chwieje się na pniu, to w przód, to w tył, próbując złapać równowagę. Od razu było jednak widać, że mu się nie uda. Wreszcie wołając o pomoc i usiłując złapać powietrze, ześlizgnął się z kłody i z ogromnym pluskiem wpadł do wody. Przez moment wydawało mi się, jakby rzeka wydała z siebie chichot. W rzeczywistości był to pewnie bulgot wody, który spowodowało zanurzenie się w niej awerego. Gdy wreszcie udało mu się stanąć na nogach, okazało się, że rzeka sięgała mu jedynie za kolana, ale i tak bez względu na to, czy była głęboka, czy nie, awery był przemoczony do suchej nitki. Stał, ociekając wodą, parskając i ocierając sobie twarz. W jego wzroku krył się strach. Albo złość nie potrafiłem ocenić a jego ubrania były sklejone jak pióra kurczaka, którego wybrano na obiad i wymoczono przed oskubaniem. Ależ chciało mi się śmiać. Nie odważyłem się nawet zerknąć na Williego. Wiedziałem, co by się wtedy stało, a Avery i tak wyglądał już na dostatecznie zdenerwowanego. Dopiero potem zwróciłem uwagę na jego plecak. Ciągle leżał zanurzony w wodzie, a w nim duża część tego, co zostało z naszych zapasów żywności. Jejku, pomyślałem. Jeśli w ogóle jeszcze kiedykolwiek pójdziemy na biwak, to Aweremu trzeba będzie przydzielić jedynie patelnie i garnki. Żelaznych i emaliowanych naczyń nie ma chyba jak uszkodzić. Willy najwyraźniej pomyślał o jedzeniu w tej samej chwili co ja, bo przebiegł obok mnie, odrzucając na bok swój plecak i rzucił się do wody, by wyłowić zmoczony pakunek. Nie zdjął nawet skarpet i butów, ani nie podwinął nogawek. Woda zdążyła już dokonać zniszczenia. Willie i ja z jękiem wyciągaliśmy przemoknięty chleb i ciasteczka oraz ociekający wodą bekon. Wykąpane w rzece warzywa i owoce nie ucierpiały. Część rzeczy ciągle była zabezpieczona we wgniecionych przez byka puszkach, które przygotowała ciocia lu. I tak jednak straciliśmy sporo zapasów, które miały nam wystarczyć na kolejne dni. Aż mnie zemdliło, kiedy oszacowałem straty. Cała pościel i zapasowe ubrania Awerego także były mokre. Jeśli zamierzał schować się gdzieś za krzakiem i przebrać, to mógł sobie darować. Rzeczy w jego plecaku były tak samo mokre jak to, co miał na sobie. Co dziwne, odkąd wyszedł na brzeg, cały się trzęsąc, Awery nie wypowiedział ani słowa. Tymczasem Willy sięgnął do swojego plecaka i dał mu suche ubranie. Lepiej zdejmij te mokre rzeczy, zanim się rozchorujesz. Awery w milczeniu wziął od niego odzież i udał się w kierunku pobliskich zarośli. Co my teraz zrobimy? szepnąłem do Williego, kiedy Awery znalazł się na tyle daleko, by mnie nie słyszeć. Nie mamy zbyt wielkiego wyboru odparł Willy, równie cichym tonem. Musimy jak najszybciej rozbić obóz, żeby wysuszyć rzeczy Awerego. Skinąłem głową, chociaż strasznie nie chciałem zatrzymywać się teraz gdy byliśmy tak blisko źródła. Powoli wstałem. Pójdę po trochę drewna na opał, westchnąłem. Gdy wróciłem, zobaczyłem, że Willy rozwiesił koce i ubrania Averego na pobliskich krzakach, a teraz zastanawiał się nad tym, co zrobić z jedzeniem. Na razie próbował wymyślić dla nas jakąś kolację. Był pewnie tak samo głodny jak ja. Odgarnąłem suche liście, aż dotarłem do ziemi pod spodem. Gdy uznałem, że można już w tym miejscu rozpalić ognisko, posypałem je piaskiem z brzegu rzeki, a potem położyłem te suche liście, trawę i małe kawałki drewna. Ogień zapłonął, kiedy tylko podłożyłem pod nie zapałkę. Wszyscy chyba z wdzięcznością powitaliśmy jego wesoły blask. Awery przysunął się bliżej z wyrazem smutku na twarzy, ledwo zostawiając mi czas, żeby zrobić mu miejsce. Odczekawszy, aż ogień będzie wystarczająco duży, Wyciągnęliśmy patelnię i położyliśmy na niej trochę bekonu. Pachniał wspaniale. Zostało nam trochę fasolki od cioci Lu, więc podgrzaliśmy ją w garnku. Nie wiedzieliśmy, czy woda z tego miejsca rzeki była wystarczająco czysta, więc zagotowaliśmy ją w puszce. Ciężko było trzymać wszystkie te naczynia naraz nad ogniem, dlatego Willy i ja sporo się napracowaliśmy, żeby nimi żonglować i wciąż podkładaliśmy do ognia. Awery siedział tylko i trząsł się z zimna. Musimy się zastanowić, gdzie będziemy dziś spać, poinformował Willy. Możemy zbudować szałas z gałęzi i dorzucać do ognia przez całą noc, jeśli będzie trzeba. To oznaczało, że będziemy potrzebować więcej drewna. Wziąłem więc siekierkę, ruszając w głąb lasu. Willy pozostał wystarczająco blisko ognia, by upewnić się, że się nie rozprzestrzeni. Zaczął też opierać gałęzie o pochylone drzewo tak, by powstało z nich schronienie. W końcu Avery zawołał nas na kolację. Najwyraźniej siedział przy ogniu, wdychając zapachy jedzenia tak długo, że nie mógł już dłużej wytrzymać. Wyjęliśmy talerze i nałożyliśmy sobie fasolki z bekonem. Willy zadbał o to, żeby nasze porcje były równe. Ja natomiast wymieszałem trochę kakao z wrzątkiem i przelałem gorący napój do trzech cynowych kubków. Nie miałem wątpliwości, że dzięki niemu trochę rozgrzejemy nasze zmarznięte ciała. Willie i Awery byli boso, bo obaj zamoczyli buty w rzece. Pożyczyłem Williemu swoje dodatkowe skarpety, ale żaden z nas nie miał zapasowych butów. Jedzenie smakowało świetnie. Ledwo doczekaliśmy końca modlitwy, którą przed posiłkiem odmówił Willie. Potem zaczęliśmy jeść z takim entuzjazmem, jakbyśmy uczestniczyli we wspaniałym bankiecie. Mówi się, że wszystko smakuje lepiej w plenerze. Być może wiem tylko, że tamta kolacja rzeczywiście była doskonała. Jej jedynym minusem było to, że jedzenia było stanowczo za mało. No i oczywiście brakowało nam chleba. Cała nasza trójka pozostała głodna nawet po wyczyszczeniu talerzy. Każdy z nas poczęstował się jeszcze jesienną gruszką, żałując, że nie możemy jej przegryźć słodkimi ciastkami, ciocilu. Widok przemoczonej masy, która z nich została, nie wydawał nam się jednak zbyt zachęcający. Słońce chyliło się już ku zachodowi. Wiedzieliśmy, że nie jest jeszcze bardzo późno, ale robiło się chłodno. Nikt nie powiedział tego na głos, lecz zgodnie uznaliśmy, że ten dzień był wystarczająco długi. Ponieważ tylko ja miałem buty, to do mnie należało donoszenie zapasów drewna. Nie wątpiłem, że mamy go wystarczająco dużo ale utrzymanie ciepła było bardzo ważne, więc coraz bardziej powiększałem naszą stertę. Tymczasem Willie i Avery dokładali kolejne gałęzie do naszego szałasu. Potem rozłożyli je również na ziemi, robiąc z nich coś w rodzaju porządnego, grubego materaca. Później Willie wyjął nasze koce. Gdy przyszedłem z naręczem drewna, mościł dla nas jedno posłanie. Na ten widok musiałem nieświadomie zmarszczyć brwi, bo Willy odezwał się, jak gdyby uważał, że czekam na wyjaśnienie. Mamy tylko dwa koce, więc, żeby nie zmarznąć w nocy, musimy spać razem. Zgadzałem się z nim, choć nie byłem przyzwyczajony do dzielenia z kimś łóżka. Williamu natomiast to chyba nie przeszkadzało. Odkąd sięgał pamięcią, musiał spać w jednym łóżku ze swoimi dwoma braćmi. Dołożyliśmy drzewa do ognia. Umyliśmy naczynia i spakowaliśmy pozostałe zapasy jedzenia. Zastanawiałem się, na ile posiłków jeszcze nam go wystarczy. Cieszyłem się, że zabrałem sprzęt do łowienia. Żaden z nas nie zdjął ubrań. Ja ściągnąłem tylko buty i schowałem je w szałasie na wypadek, gdyby w nocy zaczęło padać. Willie i Awery położyli swoje tak blisko ognia, jak było można, w nadziei, że przez noc wyschną i rano będą nadawały się do włożenia. Potem wszyscy wpełzliśmy do środka i zajęliśmy miejsca na posłaniu. Zdecydowaliśmy, że ponieważ Awery był najbardziej wymarznięty, to on powinien spać najbliżej ognia, i że w takim razie do niego będzie należało dokładanie drewna w ciągu nocy. Willy był przyzwyczajony do spania z kimś w jednym łóżku, więc zgodził się położyć w środku. Mnie zostało miejsce z tyłu szałasu, z dala od ognia, tuż przy gałęziach, które tworzyły ściany naszego schronienia. Z pewnością nie była to najlepsza noc w moim życiu. Ostre igły świerka przekłuwały koc i drapały w miejscach, gdzie drapany być wcale nie chciałem. Gałęzie z tyłu szałasu smagały mnie po twarzy za każdym ruchem, a nawet każdym oddechem. Awery ciągnął koce do siebie, mimo że leżał najbliżej ognia. Chyba się nimi owinął dookoła, w związku z czym dla mnie nie zostało zbyt wiele do przykrycia. Spałem niespokojnie. Willy nie był tak dobry w pośrodku, jak się tego spodziewałem. Ciągle przewracał się to na jeden bok, to na drugi, a w naszej zatłoczonej siedzibie nie było miejsca na takie akrobacje. Avery spał tak mocno, że ani razu nie dołożył drzewa do ognia. Nie zdążyliśmy się nawet porządnie rozgrzać, a już zrobiło się wprost lodowato. Nad ranem wszyscy trzęśliśmy się z zimna. Buty chłopaków ciągle były przemoczone, a sterta drewna pozostawała tak wysoka, jak przed zapadnięciem nocy. Obudziliśmy się przed wschodem słońca, cali zdrętwiali i w podłym nastroju. Uwolniłem się spośród gałęzi z tyłu szałasu i przeszedłszy nad William i awerem, założyłem swoje zmarznięte buty, by rozpalić ogień. Moje palce były sztywne i wychłodzone, więc ręka mi się trzęsła, gdy próbowałem zapalić zapałki. Chwilę potem znalazłem wgiętą puszkę, którą ciocia Lu napełniła mieszanką do przygotowania naleśników. Dodałem do suchych składników trochę wody z rzeki i wrzuciłem całość na patelnię, mimo że nie była jeszcze wystarczająco rozgrzana. Naleśniki nie wyszły zbyt dobre, przynajmniej nie pierwsza porcja. Były blade, rozmoczone i za nic nie chciały dać się przewrócić na drugą stronę. I tak je zjedliśmy polane syropem klonowym nie smakowały wcale tak źle. Gdy zbliżałem się już do końca partii, patelnia była tak gorąca, że naleśniki przypalały się jeszcze przed usmażeniem. Były jednak na tyle dobre, że zdecydowałem się otworzyć kolejną puszkę. Przygotowałem ciasto, usmażyłem kolejne naleśniki i zjedliśmy je. Więcej już takich puszek nie mieliśmy. To, co ciocia Lu przygotowała na trzy śniadania, ledwo starczyło nam na jedno. Ale przecież dzień wcześniej zjedliśmy tak mało. Zamoczone w rzece buty ciągle były wilgotne, a ubrania i koce potrzebowały jeszcze paru godzin suszenia, więc wiedzieliśmy, że nie należało zwijać naszego obozowiska. Postanowiliśmy zostać tam, gdzie się rozłożyliśmy. Musimy tutaj poczekać, aż wszystko wyschnie powiedział Willy. Mamy jeszcze tylko jedną noc. Nie ma szans, żebyśmy dali radę przejść całą drogę do źródła i z powrotem do domu w ciągu jednego dnia. To znaczy, że chcesz zawrócić, chociaż nie dotarliśmy w ogóle do źródła, które było celem naszej wędrówki? jęknął Awery. Ja na pewno tam boso nie pójdę, odparł Willy. A ty? Wiedziałem, że w ciągu lata Awery nigdy nie chodził bez butów, tak jak ja w dzieciństwie. Wiedziałem też, że jeśli miałbym wybierać, czy iść dalej, czy zawrócić i nie zobaczyć źródła, nie wahałbym się i poszedłbym boso, pomimo tego, że była już jesień, a pośród krzewów trudno było o przyzwoitą ścieżkę. Nic jednak nie powiedziałem. To niesprawiedliwe, wymamrotał Awery. Tak się przechwalaliśmy, jak to dojdziemy do źródła rzeki, a teraz musimy wracać do domu i przyznać się, że nawet go nie widzieliśmy. Też byłem trochę rozczarowany. Josh może iść dalej. Ma buty! zauważył niespodziewanie Willi. Nie przyszło mi nawet do głowy, że mógłbym iść sam, ale widok podekscytowania Williego i blasku w oczach awerego wzbudził we mnie ogromną ulgę. Mimo wszystko miałem zobaczyć źródło. Wiedziałem, że nie tak się umawialiśmy, ale to rozwiązanie wydawało się lepsze niż siedzenie tutaj. Przynajmniej jeden z nas mógłby potem opowiedzieć chłopakom, jak źródło wygląda jesienią. Zdecydowaliśmy, że sam ruszę w górę rzeki, podczas gdy chłopcy wysuszą swoje rzeczy w obozie. Rozumiałem, jak bardzo Willy i Awery nie chcą, by ominęła ich cała przygoda. Naprawdę im współczułem, ale nie było sensu, żebym został z nimi przy ognisku. Zanim ruszyłem, przyniosłem im jeszcze trochę drewna, a oni wpełzli z powrotem pod koce. Domyśliłem się, że skoro nie mają nic lepszego do roboty, będą odsypiać tę zimną noc. Ja musiałem jakoś wytrzymać, chociaż pewnie sam byłem bardziej niewyspany niż oni. Mimo to czułem się podekscytowany. Nie mogłem się doczekać, aż zobaczę miejsce, z którego wypływa rzeka. Czy naprawdę było tak ładne, jak opowiadali? Czy woda rzeczywiście była tak zimna i czysta? Postanowiłem, że wezmę ze sobą wiadro, aby przynieść chłopakom tej sławnej wody ze źródła. Rozdział 6 Źródło Chociaż byłem podekscytowany, to jak już wcześniej wspomniałem, nie mogłem wyzbyć się uczucia rozczarowania, że muszę kontynuować wyprawę w samotności. Nie wiedziałem, czy żałowałem siebie, czy raczej chłopców. Rozumiałem oczywiście, że tak naprawdę wcale nie chcieli zostawać w obozie i czekać, aż im wyschnął buty, ale dla mnie to też nie było już to samo. Nie miałem z kim dzielić radości z wędrówki. Zacząłem więc iść nieco przygnębiony. Nie minęło jednak wiele czasu, nim nabrałem otuchy. Było ciepło i jasno. Kto mógłby chodzić smutny w takich promieniach słońca? wiatr poruszał delikatnie tymi liśćmi, które jeszcze z uporem trzymały się gałęzi drzew. Ćwierkające ptaki zataczały prędkie koła nad moją głową. Pomimo dobrej pogody, znaczna część migrujących ptaków odleciała już do ciepłych krajów, ale zostały jeszcze hałaśliwe sujki i zalotne sikorki. Dostrzegłem też nawet wielkiego jastrzębia siedzącego na ściętym pniu. Jego wymuskane pióra lśniły w słońcu. Jak powiedziałem... Taki dzień nikt nie potrafiłby pozostać przygnębionym na długo. Wędrowałem przez najładniejszą okolicę, jaką do tej pory widziałem. Nigdy wcześniej nie zaszedłem tak wysoko w górę rzeki i owe widoki bardzo mi się podobały. Nie miałem pojęcia, jak długo będę musiał iść, aby dojść do źródła. Godzinę, może dwie. Ale im głębiej zapuszczałem się w gęsty, ciągnący się wzdłuż rzeki las, tym mniej martwiłem się o odległość. Spacerowałem bez pośpiechu. Rozglądając się, podziwiając piękno Bożego Stworzenia i myśląc o tym, jak bardzo to wszystko spodobałoby się dziadziowi, gdyby mógł tu ze mną być. Zanim zdążyłem się zorientować, dobiegł mnie dźwięk spadającej wody. Od razu przyspieszyłem kroku. Przecisnąłem się między rosnącymi wzdłuż strumienia gęstymi drzewami, a gdy wyszedłem z za zakrętu rzeczki, moim oczom ukazał się zapierający dech w piersiach widok. Ze stromego zbocza wzgórza spływały wody ślicznego małego wodospadu. Zerkając w górę na skały z których wypływały, zdałem sobie sprawę, że patrzę właśnie na źródło, początek naszej rzeki. Stałem w miejscu, chłonąc obraz srebrzystej wody, która czysta i chłodna połyskiwała w słońcu, spadając prosto do płytkiego jeziorka poniżej. Miejsce wyglądało dokładnie tak, jak opowiadał dziadek. Długie, cienkie gałęzie drzew zdawały się sięgać w dół do lśniącej wody. Na jasną zieleń, gdzie niegdzie padał cień świerków i sosen, a małe zarośla, ciągle przystrojone w jesienne czerwienie i złota, przeglądały się w lustrzanej tafli jeziorka. Nigdy wcześniej czegoś podobnego nie widziałem. Stałem urzeczony, napawając oczy i duszę tym nieprawdopodobnym widokiem. Wreszcie wypuściłem powietrze które nieświadomie trzymałem w płucach i powoli ruszyłem do przodu. Przyklęknąłem przy brzegu jeziorka, zanurzając jedną rękę w wodzie. Palce szybko zaczęły mi drętwieć pod wpływem jej chłodu. Usiadłem na omszałym dywanie pokrywającym brzeg, a mój wzrok powoli przemierzał każdy centymetr okolicy. Nie wiem, jak długo tam siedziałem, chłonąc piękno tego zakątka. W końcu podniosłem się z westchnieniem i zacząłem badać teren otaczający mały staw. Ależ żałowałem, że nie było ze mną chłopaków. Omijało ich coś naprawdę wyjątkowego. Nieskory do opuszczenia tego miejsca, zanurzyłem wiadro w chłodzie źródlanej wody, żeby przynieść jej trochę dla kolegów. Potem jednak wpadł mi do głowy inny pomysł, więc wylałem wodę z powrotem do jeziorka. oprzedłem je i wspiąłem się tam, gdzie źródło wypływało ze zbocza skały. Wyciągając dłoń z wiaderkiem tak daleko, jak tylko mogłem, Zdołałem dosięgnąć srebrzystego strumienia spadającej z góry wody. Gdy napełniłem naczynie, ochlapała mi rękę lodowatą strugą. Chciałem wrócić do obozu tak szybko, jak się dało, żeby chłopcy zobaczyli, jaka jest zimna, ale jednocześnie strasznie nie chciałem opuszczać tego miejsca. Wrócę tu, obiecałem sobie szeptem. Jeśli tylko będę mógł, na pewno tu wrócę. A kiedy znów tu przyjdę, rozbiję obóz tuż obok stawu i będę słuchać muzyki wodospadu przez całą noc. Raz jeszcze okrążyłem jeziorko i obrzuciwszy je długim spojrzeniem, ruszyłem w drogę powrotną. Tym razem przemierzyłem ją znacznie szybszym krokiem. Słońce dawno zatoczyło krąg na niebie, i teraz chyliło się już ku zachodniemu horyzontowi. Dopiero kiedy znalazłem się blisko obozu, i poczułem unoszący się w powietrzu zapach jedzenia, zdałem sobie sprawę z tego, jaki byłem głodny. Spieszyłem się, chcąc dostarczyć chłopcom źródlanej wody, póki była jeszcze zimna. Gdy dotarłem na miejsce, Willi i Avery wyglądali na zawstydzonych. Tak bardzo nie mogłem doczekać się, aż opowiem im o źródełku, że, choć umierałem z głodu, nie zwróciłem nawet uwagi na przygasły ogień. Ze szczegółami opisywałem wodospad i jeziorko wraz z otaczającą je zieloną, czerwoną i złotą roślinnością. Podałem im wiadro z wodą, nalegając, by skosztowali. Rozgadałem się na temat tego, jaka była wcześniej lodowata i pewnie mówiłbym w nieskończoność, gdyby nie zaczęło mi burczeć w brzuchu. Byłem strasznie głodny. Spojrzałem na osmolony garnek nad zimnym popiołem, który został z ogniska i przyklęknąłem, by sięgnąć po zabrudzone naczynie. Willy zaczął się tłumaczyć, ale powstrzymałem go machnięciem ręki. W porządku, zapewniłem. Zjem na zimno. Tylko, no... Mamrota Willy. Obawiam się, że nie zostało nic na zimno. No to rozpalę ogień raz jeszcze i upiekę to, co jedliście. Zaproponowałem. A co jedliście? Cóż, Willy ubiegł nad ogniskiem ziemniaki i marchewki, podsunął awery. Brzmi nieźle, pochwaliłem. Długo wam to zajęło? Żaden nie odpowiedział na moje pytanie. Upiekliśmy wszystkie ziemniaki i marchewki, jakie znaleźliśmy, dorzucił awery po chwili. I tak za wiele tego nie było. Jakieś zwierzę dobrało się w nocy do naszych zapasów. Najwyraźniej posmakowały mu warzywa. Opowiadał nieco śmielej. Musieliśmy się trochę nachodzić, żeby znaleźć to, co zostało, a potem jeszcze trzeba było wyciąć nadgryzione kawałki. Ojej, westchnąłem, ale już za moment przyszedł mi do głowy nowy pomysł. W takim razie usmażę sobie trochę bekonu. Willie poruszył się niespokojnie na kamieniu, którego używał jako stołka. Bekonu też już nie ma, powiedział ściszonym głosem, z oczami wbitymi w ziemię. Zawahałem się. Nie mieliśmy już chleba, sera, jabłek, gruszek, ciastek ani mieszanki do naleśników. Więc co zostało? Zadałem w końcu pytanie, którego tak się obawiałem. Fasolka! Odpowiedzieli chórem Willy i Avery. Wobec tego złapię jakąś rybę. Wymamrotałem, próbując ukryć swoje zniesmaczenie. Ja w tym czasie rozpalę ogień i podgrzeję fasolkę. Zaoferował szybko awery. Podziękowałem mu i wziąłem wędkę. Willy wyglądał na zmartwionego. Na pewno chcesz zaczekać z jedzeniem, aż uda ci się coś złowić? dopytywał. Wiesz, że to może chwilę zająć. Nie powiedziałem, że nie zostawili mi innego wyjścia. Po drodze zjadłem jabłko i gruszkę, odezwałem się. Wytrzymam do czasu, aż na mojej patelni znajdzie się ryba. Ruszyłem w dół szlaku. Usiłując wyglądać na bardziej pewnego siebie niż byłem w rzeczywistości. Mniej więcej ćwierć mili w górę rzeki widziałem miejsce, które wydawało mi się dobre na łowienie. Złapanie ryby zajęło mi jednak trochę więcej czasu niż się spodziewałem. Dwa razy musiałem zmieniać miejsce, gdzie zarzucałem wędkę. W końcu udało mi się złowić małego szczupaka, z którego byłem całkiem zadowolony. Mój skręcający się z głodu żołądek nie mógł się już się doczekać chwili, aż wrócę do obozu i położę go na patelni. Gdy byłem już blisko, poczułem dziwny zapach. Spodziewałem się, że powita mnie bogaty, mocny aromat gotowanej fasoli, ale to był zupełnie inny zapach. Gdy dotarłem na polankę, gdzie nasz szałas opierał się o zwalone drzewo, rozejrzałem się dookoła. Wybrzuszenie pod kocami podpowiedziało mi, że ktoś znów ucina sobie drzemkę. Jak się okazało, w szałasie leżały przykryte dwa kto się. Ogień wygasł po raz kolejny. Widziałem, że zgodnie z obietnicą, Awery lub Willy go dla mnie rozpalił. Na trzech kamieniach stał pobrudzony sadzą garnek. Spojrzałem do środka. Ciężko było rozpoznać. Ale domyślałem się, że zwęglone, wydzielające przykrą woń resztki na dnie stanowiły pozostałość po fasolce cioci Lu. Jęknąłem. Rozpalenie ognia na tyle, by patelnia zaczęła skwierczeć, zajęło mi trochę czasu. Cieszyłem się, że ciągle mieliśmy masło, puszkę mąki oraz sól i pieprz, które ciocia Lu dała na panierkę do ryby. Wypatroszywszy szczupaka, dokładnie obłukałem go w zimnej rzece, i obracałem w mące tak długo, aż cały pokrył się białą mieszanką. Potem wrzuciłem na patelnię odrobinę masła i delikatnie położyłem kawałki ryby na złotym tłuszczu. Pachniało wyśmienicie. Biorąc pod uwagę, że od śniadania złożonego z naleśników przez cały dzień zjadłem tylko jabłko i gruszkę, oczekiwanie na to, aż ryba przybierze złocisto-brązowy kolor wymagało ode mnie nie lada cierpliwości. Nie pogardziłbym, co prawda, dodatkiem w postaci gotowanej fasoli albo kromki chleba, ale jego brak mnie nie powstrzymał. Wgryzłem się w szczupaka, nie patrząc na to, jaki był gorący. Zapach smażonej ryby unosił się gęsto w powietrzu, i już po chwili chłopacy zaczęli wiercić się na swoim legowisku. Usłyszałem, jak Willy wydał z siebie coś w rodzaju jęku, i domyślałem się, że oni też są znów głodni. Nie żebym nie lubił się dzielić, ale w końcu czym była taka jedna mała ryba na trzy osoby? Zacząłem jeść szybciej. Oczywiście zanim jeszcze skończyłem, Awery wypełzł spod koca, oblizując usta, a Willy tuż za nim. Siedziałem tyłem do nich i nie odwracając się wcinałem dalej. Przypuszczałem, że zrobili się już tak samo głodni, jak ja byłem wcześniej. Nie chciałem zachować się samolubnie więc odwróciłem się lekko w ich stronę i odezwałem się z pełną buzią. Jeśli chcecie, moja wędka i hak leżą tam. Awery nie przepadał za łowieniem, ale bez wątpienia lubił jeść, więc wziął sprzęt i razem z Willim ruszyli ścieżką w stronę rzeki. Jakieś pół mili stąd znajduje się miejsce, gdzie woda jest głębsza. Zawołałem za nimi. Spróbujcie tam coś złapać. Skończywszy kolację, umyłem naczynia w strumieniu. Odstawiłem patelnie do wyschnięcia i wlazłem do szałasu. Wreszcie nadeszła moja kolejna sen. Szczególnie, że niedługo znów miałem dzielić tę małą przestrzeń z dwoma innymi osobami. Niespecjalnie mi się to podobało, a do tego byłem taki zmęczony. Zdjąłem ciężkie buty, ułożyłem je starannie w środku szałasu i upewniwszy się, że moja kurtka była dokładnie zapięta, przeczołgałem się na tył prowizorycznego schronienia gdzie natychmiast wsunąłem się pod koc. Szybko poczułem falę senności i ciepła. Nie słyszałem nawet, kiedy chłopcy wrócili do obozu. Rozdział siódmy, powrót do domu Następnego dnia chłód jesiennego poranka bardzo wcześnie wypłoszył nas z pod koców i zmotywował do wygramolenia się na zewnątrz w celu rozpalenia ognia. Już wcześniej przygotowałem stertę drewna, która leżała teraz przy się, więc wystarczyło tylko, że zebraliśmy trochę suchych liści, kory i nadające się na podpałkę trawę. Słońce dopiero wstawało, by z blaskiem powitać nowy dzień. Wydawało mi się, że wyczuwam podekscytowanie w każdym promieniu, który rozchodził się przyjemnym ciepłem po moich plecach i ramionach. Dzięki połączeniu słońca z gorącem ogniska, cały chłód nocy prędko wyparował z naszych kości. Kiedy trochę się zagrzaliśmy, zaczęliśmy myśleć o jedzeniu. Wszyscy byliśmy głodni, ale jak dowiedziałem się wczoraj po południu, z naszych zapasów zostało bardzo niewiele. Mieliśmy trochę masła, syropu, mieszankę mąki, soli, pieprzu i paru innych rzeczy. Trudno byłoby z tego przyrządzić śniadanie. Co będziemy jeść? Zapytał Awery żałośnie, przekopując się przez resztki naszego zaopatrzenia. Chyba musimy iść na ryby, odpowiedział Willy. Wczoraj wieczorem nie mieliśmy zbyt wiele szczęścia, stęknął Awery. Złapaliście coś? Zapytałem, uświadamiając sobie, że przecież zasnąłem przed ich powrotem. Nic, a nic, odparł Awery krótko. Wspomnienie o tym ciągle budziło w nim irytację. Rankiem może będzie lepiej, próbowałem zdobyć się na jak najbardziej optymistyczny ton. Mam nadzieję, uciął Willy za chwilę chyba umrę z głodu. Wzięliśmy więc moją wędkę i bez zbędnego gadania ruszyliśmy w stronę rzeki. Ja szedłem naprzód, prowadząc do miejsca, gdzie poprzedniego dnia udało mi się złapać szczupaka. Przygotowaliśmy się z Willim na porządny połów, a został na miejscu, by podtrzymywać ogień i rozgrzać patelnię. Długo siedzieliśmy w ciszy, bojąc się spłoszyć ryby i pozbawić się szans na śniadanie. Wreszcie Willy odezwał się szeptem. Trochę inaczej sobie wyobrażaliśmy tę wycieczkę, co nie? Spojrzałem na niego bez słowa. Miał rację, ale nie byłem pewien, czy chce się do tego przyznać, nawet przed samym sobą. Może biwakowanie nie było wcale takie fajne, jak się spodziewaliśmy? Nie, żeby mi się nie podobało, dodał szybko Willy, ale sam musisz przyznać, że mieliśmy kilka pechowych wypadków. Pomyślałem o awerem, moim najlepszym przyjacielu od lat, i o tym, jak wiele rzeczy nam przez niego nie wyszło. To nie była wina Awerego, Willie jakby czytał w moich myślach. On też swoje przeżył. No bo kto chciałby być na jego miejscu, kiedy uciekał przed bykiem. Ta kąpiel w zimnej rzece też nie była zbyt przyjemna. No i głoduje tak samo jak my. I jest tak samo zawiedziony, że nie dotarł do źródła jak ja. Skinąłem głową na znak zgody. To była trudna przeprawa dla Awerego. Szczególnie, że nigdy przecież nie przepadał za przebywaniem na świeżym powietrzu. Tak sobie myślę podjął znów Willy w zamyśleniu może to Bóg ułożył w ten sposób naszą wycieczkę. Zdziwiony podniosłem wzrok na Williego skąd mu w ogóle przyszło coś takiego do głowy? Willy odwzajemnił moje spojrzenie. Wiesz, co Awery przeżywa w środku? Awery? Tak. Nie mówi zbyt wiele, ale wczoraj, kiedy poszedłeś do źródła, zaczęliśmy rozmawiać i opowiedział mi, co tak naprawdę czuje. Wiesz, że stracił brata, a jego mama jest strasznie chora. Myślę, że potrzebował tej wyprawy, żeby na chwilę od tego wszystkiego uciec i przemyśleć sprawy. On się boi, Josh. Jest wręcz przerażony. Ubzdurał sobie, że Bóg chce mu uprzykrzyć życie, czy coś takiego. Wierzy, że jego mama niedługo też umrze, i nie wiedzieć czemu sądzi, że to jego wina. A Wery? powtórzyłem odrobinę za głośno. Skarciłem się za to w duchu, nie chciałem przecież odstraszyć naszego przyszłego śniadania. Cóż, długo rozmawialiśmy, a potem się pomodliliśmy. Musimy mu pomóc, Droż. Pokażmy mu, że jesteśmy jego przyjaciółmi i że może na nas liczyć. Pokażmy mu, że Bóg naprawdę go kocha. Znowu skinąłem głową. Cała ta sytuacja dała mi wiele do myślenia. Gdyby nie nasz pech, Willi nie miałby okazji porozmawiać i pomodlić się z awerym. Nie wiedzielibyśmy, że awery potrzebuje teraz wsparcia przyjaciół. Wędkowaliśmy dalej w ciszy, ale bez upragnionego rezultatu. Ryby zwyczajnie nie chciały brać. Wstaliśmy więc i przenieśliśmy się w dół rzeki, by wypróbować inne miejsce. A potem kolejne? Ciągle nic. Zaczynałem się zastanawiać, czy Bóg przypadkiem nie uwięził się na całą naszą trójkę. Może dajmy sobie spokój, zaproponował Willy. Jeśli się szybko nie spakujemy i nie ruszymy w drogę, nie zdążymy dziś z powrotem do domu. Wiedziałem, że miał rację, choć w brzuchu strasznie mi burczało. Wróciliśmy do obozu, a awery, który rozpromienił się na nasz widok, szybko posmutniał, gdy zobaczył, że nie mamy ze sobą nic na śniadanie. Zaczęliśmy pakować rzeczy. Już miałem wyrzucić resztkę mieszanki na panierkę, ale awery mnie powstrzymał. Hej! — zawołał, nie wyrzucaj tego! Można by z tego zrobić naleśniki. Z pieprzem? Warto spróbować! nalegał awery. Jestem tak głodny, że zjem co się nawinie. Ale nie zjadł. Wziął mąkę, wymieszał ją z jajkiem, o którym wcześniej zapomnieliśmy, dodał trochę wody z rzeki i usmażył tę płaską, wyglądającą dość odpychającą substancję na maśle. Naleśnik nie pachniał wcale tak źle, choć wyglądem nie zachęcał. Awery polał go resztką syropu i zasiadł do śniadania. Willi i ja zaczynaliśmy już żałować, że sami sobie tego nie przyrządziliśmy. Wziąwszy jednak kawałek do ust, awery zaraz wypluł go tak daleko, że kęs znalazł się na drugim końcu obozu. Jak się ostatecznie okazało, te naleśniki nie były najlepszym pomysłem. Dokończyliśmy pakowanie w ciszy. Ciężko mi było pogodzić się z faktem, że awery zmarnował ostatnie dobre jajko. Nasze bagaże były teraz znacznie lżejsze. I podzieliliśmy się ładunkiem tak równo jak tylko się dało. Garnek Cioci Lu dalej nosił ślady przypalonej fasoli. Cieszyłem się teraz, że kazała nam zabrać ze sobą stare naczynie, bo wracało z naszej wyprawy w opłakanym stanie. Postanowiliśmy, że zamiast przechodzić z powrotem przez kłodę, będziemy wędrować południową stroną rzeki. Znaliśmy ten szlak dość dobrze i wiedzieliśmy, że trzymając się brzegu rzeki aż do gospodarstwa Tarlejów, Dojdziemy do mostu, którym bezpiecznie przejdziemy na właściwą stronę. To był kolejny piękny jesienny dzień i pewnie wędrówka sprawiłaby nam dużo radości, gdybyśmy tylko nie byli tacy głodni. Pusty żołądek znacznie utrudniał skupienie się na błękicie nieba i szaleście jesiennych liści. Dotarliśmy do farmy tarlejów późnym popołudniem. Już wcześniej zgodnie uznaliśmy, że tym razem nie będziemy przechodzić przez ich pastwisko. Woleliśmy uniknąć ponownego spotkania z bykiem. Gdy mijaliśmy drogę prowadzącą do domu Tarlejów, Awery nas zatrzymał. Może do nich wstąpimy? Zaproponował. Po co? Zapytał Willy. Bałem się, że Awery chce poskarżyć się Tarlejom na tego starego, mściwego byka czy coś, a wtedy mogliby mieć pretensje, że w ogóle byliśmy na ich pastwisku. Napić się! Odparł Awery. Nawet trochę wody pomogłoby mojemu ściśniętemu żołądkowi. Spojrzeliśmy po sobie i skinęliśmy głowami. Woda rzeczywiście mogłaby okazać się pomocna. Zbliżając się jednak do domu tarlejów, zaczynałem żałować, że się na to zdecydowaliśmy. Powitał nas bowiem rozchodzący się z kuchennego okna najcudowniejszy zapach, jaki można sobie wyobrazić. Pani tarlej, piekła szarlotka. Zerknęliśmy na siebie nawzajem. A nasze wygłodzone brzuchy zaczęły burczeć jeszcze głośniej. Nie odezwaliśmy się ani słowem, ale wyraz w naszych oczach jasno wskazywał na to, że wszyscy przeżywamy te same katusze. Awery podszedł do drzwi domu i delikatnie zapukał. Otworzyła nam czternastoletnia Mary, którą widok naszej stojącej na zewnątrz trójki najwyraźniej bardzo zdziwił. Gapiła się na nas bez słowa. Kto przyszedł? zawołała pani Tarlej a ja na dźwięk jej głosu poczułem ulgę. Chłopcy, odpowiedziała Mary. Zacząłem się obawiać, że zaraz zamknie drzwi i wróci do swoich kuchennych obowiązków. Zaproś ich do środka, poinstruowała pani Tarley, a następnie przeszła przez kuchnię i wychyliła głowę przez drzwi, by na własne oczy zobaczyć gości. Wchodźcie, wchodźcie, zaprosiła nas wesoło. Ruszyliśmy za nią do kuchni. Niebieskie rękawy jej koszuli w kratkę były podwinięte, a na rękach i fartuchu miała ślady mąki. Co mogę dla was zrobić, chłopcy? Zapytała. Pani Tarlej słynęła z tego, że nie owijała w bawełnę. Jeśli byłoby to możliwe, chcielibyśmy prosić o coś do picia, odpowiedział Awery bez wahania. Byliśmy na biwaku i właśnie wracamy do domu. Okropnie się zgrzaliśmy przez tę wędrówkę i pomyśleliśmy, że może byłaby pani tak uprzejma, żeby poczęstować nas czymś do picia. Mary przynieś chłopcom trochę zimnego mleka, nakazała pani Tarley i wróciła do wałkowania ciasta. Mleko to rzeczywiście brzmiało o wiele lepiej niż woda. Nie przepadam za piciem mleka bez żadnej przekąski, kontynuowała pani Tarley. Mary, ukrój im świeżego chleba i wyjmij dżem truskawkowy. Mary pospiesznie wykonała polecenie mamy, podczas gdy pani Tarley zręcznie operowała wałkiem, a my patrzyliśmy na siebie nawzajem, jak gdyby ktoś zaoferował nam za darmo luksusową wycieczkę do Nowego Jorku. W duchu dziękowałem mojemu najlepszemu przyjacielowi Averemu za to, że namówił nas na wstąpienie do domu tarlejów. Więc byliście na biwaku, zagaiła pani Tarlej. Zdołaliśmy jakoś odpowiedzieć w przerwach pomiędzy przełykaniem ogromnych kęsów świeżego chleba z dżemem truskawkowym. Pani Tarlej piekła pyszny chleb. Dokąd poszliście? W górę rzeki, proszę pani. Po co? To pytanie trochę zbiło nas z tropu. Po co wybraliśmy się na tę wycieczkę? Żeby zobaczyć źródło, wytłumaczył Willy Nigdy wcześniej tam nie byliśmy. Ja też nie. Przyznała pani tarley, i nie zamierzam marnować na to czasu. Po chwili jej ton złagodniał, a na twarzy pojawił się uśmiech. Ale na pewno młodzi chłopcy z niewyczerpanymi pokładami energii patrzą na życie inaczej niż stara, zmęczona kobieta. Nie bardzo wiedzieliśmy, jak na coś takiego odpowiedzieć. Żaden z nas nie nazwałby pani tarley starą i zmęczoną, szczególnie kiedy siedzieliśmy w jej kuchni, zajadając się jej pysznym domowym chlebem. Mary, ukroj im jeszcze po kawałku, nakazała pani Tarlej, patrząc na nas przez chwilę. I dalej trochę mleka. Wszystko jest przepyszne, proszę pani, zauważył Awery. Parę rzeczy poszło nie tak, jak to sobie zaplanowaliśmy, i dlatego dziś rano musieliśmy się obyć bez śniadania. Wstrzymałem oddech, ale Awery był najwyraźniej mądrzejszy, niż go o to podejrzewałem, bo ani słowem nie wspomniał o byku tarlejów. W takim razie poczęstuję was jeszcze szarlotką, odparła pani Tarley, nie przerywając zręcznej pracy wałkiem. Mary, ukroj im trochę tego ciasta na oknie, tylko uważaj, jest jeszcze gorące. Ależ zaczął Willy, lecz kopnąłem go pod stołem. Pachnie cudownie, proszę pani, wciąłem się szybko. Mary nałożyła nam po naprawdę dużym kawałku i nagle nabrałem do niej nowego szacunku. Smak ciasta okazał się tak samo wspaniały jak jego aromat. Do popicia dostaliśmy jeszcze trochę zimnego mleka. Cóż to była za uczta dla podniebienia? Pani Tarlej, powiedziałem, popijając ostatni kęs mlekiem to była najlepsza szarlotka, jaką kiedykolwiek jadłem. Miło mi to słyszeć odparła pani Tarlej rzeczowo, bez uśmiechu. Moi mężczyźni jedzą w taki sposób, że ciężko powiedzieć, czy coś w ogóle im smakuje. Łykają w pośpiechu i odchodzą od stołu. Pomyślałem sobie, że to przykre doświadczenie nie było udziałem wyłącznie pani Tarlej. Obiecałem sobie, że od tej pory zawsze będę chwalić kucharki, bez względu na to, kto nimi będzie. Raz jeszcze podziękowaliśmy pani Tarlej, która promieniała słuchając naszych komplementów pod adresem jej ciasta i chleba. Po czym ruszyliśmy w dalszą drogę. Gdy odchodziliśmy, Willis zwrócił się do sprzątającej po nas Mary. Tobie też dziękujemy, Mary, powiedział. Za poczęstunek i w ogóle. Awery i ja z lekkim zażenowaniem powtórzyliśmy jego podziękowania. Mary obdarzyła nas nieśmiałym uśmiechem. W drodze powrotnej, kiedy nasze brzuchy były już pełne, a nastroje o wiele lepsze, zaczęliśmy zwracać większą uwagę na ten piękny jesienny dzień. Co chwila wskazując sobie nawzajem jakieś przedmioty, które przykuły nasze oko. Wzięło nas nawet na wspominanie wycieczki. Na początku rozmawialiśmy o tym, co nam się podobało, jak na przykład kolorowe jesienne liście, dobra, bezdeszczowa pogoda, czy przejrzystość wody, która stawała się coraz wyraźniejsza w miarę jak zbliżaliśmy się do źródła. Potem przeszliśmy do innych zdarzeń. Przechodziliśmy właśnie nie o podalbyka stojącego na pastwisku, w związku z czym cały ten przerażający incydent stanął nam w pamięci jak żywy. Wkrótce jednak dostrzegliśmy też zabawny aspekt tej sytuacji i zaczęliśmy się chichrać, krepiąc się nawzajem po plecach i niemal zwijając się ze śmiechu. Zanim zdążyliśmy się zorientować, przekonaliśmy samych siebie, że nasza wycieczka okazała się olbrzymim sukcesem, i nie mogliśmy się już doczekać, aż wrócimy do domu i wszystkim o niej opowiemy. Orzekliśmy nawet, że niczego byśmy w niej nie zmienili. No, może z wyjątkiem braku ostatniego śniadania. Mimo wszystko tęskniłem też za porządnym snem we własnym łóżku, gdzie nikt nie zabiera mi koca i nie oddycha ciężko prosto na moją twarz. Rozdział ósmy znów do szkoły. Chociaż za nic bym się do tego nie przyznał, trochę tęskniłem za szkołą. Co i róż dochodziły nas lokalne plotki na temat poszukiwań szkolnej rady. Dotyczyły zazwyczaj tego, z kim się kontaktowano, skąd pochodziła nowa nauczycielka i kiedy miała się u nas pojawić. Ale szkoła nadal pozostawała zamknięta. Zaczynałem już się niepokoić, jak chyba większość uczniów. Doszło do tego, że sam zasiadałem do książek, oczywiście tylko w zaciszu własnego pokoju. Spędzałem ten czas na wsi z trzema mężczyznami. Dziadek co chwila wyszukiwał dla nas wszystkich jakieś drobne prace, ale tak naprawdę niewiele było już do zrobienia przed nadejściem zimy. Dziadziu ze śmiechem zasugerował Żebyśmy zajęli się robieniem na drutach. Ale wujek Charlie stanowczo orzekł, że dla niego samocerowanie już oznaczało zbyt wielki kontakt z igłą. Od odejścia naszej nauczycielki wcale nie minęło tak dużo czasu, ale wydawało się, jakby upłynęły całe wieki. Jeździłem z dziadkiem do miasta za każdym razem, kiedy tylko nadarzała się okazja. Czasami odwiedzałem Williego, a raz byłem też u Averego. Odwiedziłem też Mitcha Tarleja, który przestał chodzić do szkoły, gdy tylko udało mu się namówić do tego rodziców. Wiedziałem, że Mitch nie zrozumiałby mojej tęsknoty za szkołą, więc nawet o niej nie wspominałem. Zamiast tego opowiedziałem mu o naszej wycieczce w górę rzeki. Historia brzmiała lepiej z każdym kolejnym razem, kiedy ją znów komuś relacjonowaliśmy. Tak czy inaczej, nudziłem się. Chyba zaczynałem też denerwować mężczyzn na farmie, bo pewnego dnia dziadek oznajmił, że jedzie do miasta i może zabrać mnie z powrotem do cioci lu. Ostatnia plotka głosiła, że nowa nauczycielka była już w drodze, i niebawem lekcje miały rozpocząć się na nowo. Słyszeliśmy już wcześniej takie pogłoski, i do tej pory nic z nich nie wynikło, ale się nie sprzeciwiałem. Spakowałem małą walizkę, wrzuciłem ją na tył powozu. Wróciłem do kuchni pożegnać się z dziadziem i wujkiem Charlie, a potem wziąłem pixi na ręce i ruszyliśmy do miasta. – Czujesz ten chłód w powietrzu, chłopcze? – zapytał dziadek, stawiając wyżej swój kołnierz. Wiatr rzeczywiście przeszywał na wskroś, kiedy się sterczało na wysokim siedzeniu powozu. Skinąłem głową, również podciągając kołnierz. – Wygląda na to, że zima w końcu do nas zawita – nie pamiętam takiej długiej jesieni jak ta. Raz jeszcze przytaknąłem i spojrzałem na drzewa rosnące wzdłuż drogi. Gałęzie łopotały to w jedną, to w drugą stronę, a liście tańczyły wokoło, jak gdyby w panice, próbując znaleźć odpowiednie schronienie, nim spadnie pierwszy śnieg. Dziadek cmoknął na konie, by je pospieszyć, a potem zerknął w górę. Mój wzrok powędrował za jego spojrzeniem. Bez wątpienia zanosiło się na opady śniegu. Nie chciałem myśleć o tym, że to oznaczało dodatkową pracę przy rąbaniu drzewa. Zamiast tego uśmiechnąłem się, wyobrażając sobie zjeżdżanie z pokrytych białym puchem wzgórz i ślizganie się na oblodzonych jeziorkach i stawach. Gdy dojechaliśmy już do cioci Lu, zdawało się, że nikogo nie było w domu. Dziadek zapukał lekko, ale nikt się nie odezwał, więc wszedł do środka. Jak miał to w zwyczaju za każdym razem, kiedy przywoził mnie do miasta. Kilka razy zawołał: Halo, czy jest tu kto? Ale bez skutku. Lu chyba nie. Zaczął, lecz urwał szybko, kiedy usłyszeliśmy jakiś dźwięk z sypialni. Dziadek przechylił głowę, nasłuchując. Lu? zawołał Tutaj, tato. Dobiegła nas słaba odpowiedź. Obaj weszliśmy do pokoju Lu. Leżała w łóżku z rozpalonymi policzkami, a okna sypialni były zasłonięte. Źle się czujesz? Zapytał łagodnie dziadek, a ja zastanawiałem się, po co pyta. Przecież widać. Lu nie należała do tych, którzy bez powodu kładą się do łóżka w środku dnia. Uśmiechnęła się, ale jej uśmiech wyglądał dość słabo. Nie jest tak źle, odpowiedziała. Ale lekarz zalecił mi, żebym poleżała kilka dni. Dziadek podszedł do jej łóżka. Wydawało się, że jego wielka, spracowana ręka automatycznie sięgnęła do czoła Lu. Czyli był u ciebie lekarz? Dopytywał. Wiedziałem, że go to zmartwiło. Lekarza nie wzywa się, kiedy ktoś ma zwykły katar albo ból brzucha. Wszystko w porządku, tato, naprawdę, zapewniła go Lu prędko. Nie czuję się jakoś strasznie chora, ale lekarz powiedział, że w moim wieku powinnam poleżeć. Różyczka może nieść ze sobą wiele powikłań. Różyczka? Chyba obaj powtórzyliśmy to słowo jednocześnie. Na twarzy Lu pojawił się lekko zażenowany wyraz. Mała Sara Smith zachorowała na różyczkę, a potem zaraziła swoją mamę. Chciałam im przynieść trochę książek i rosół. Cóż, nie powinnam była tam chodzić. Tak czy inaczej, teraz sama mam różyczkę. A ponieważ i lekarz, i nad kazali mi zostać w łóżku, no to leżę w łóżku. Sposób, w jaki to powiedziała, dawał do zrozumienia, że wcale jej się to nie podoba. Powinnaś była po nas posłać, powiedział dziadek. Nie jestem chora, tato, naprawdę. Nie było potrzeby, żeby was martwić. Cóż, teraz będziesz miała Josza do pomocy. Odezwał się dziadek. Przyda ci się, załatwi wszystkie potrzebne sprawunki. Umie też trochę gotować. Charlie uczył go przez ten ostatni tydzień, bo chłopak się już strasznie nudził. Lu obdarzyła mnie uśmiechem. Dobrze cię mieć z powrotem, Josh, powiedziała. Tęskniłam. Wiedziałem, że nie chodziło jej tylko o pomoc. Ciocialo naprawdę za mną tęskniła. Za mną i za Pixie. Podałem pixi w jej wyciągnięte ręce, a piesek wygodnie się rozłożył, od czasu do czasu liżąc swym małym języczkiem twarz ciocilu. Zacząłem się trochę bać, czy pies może zarazić się różyczką? Potem jednak doszedłem do wniosku, że raczej nie. Pójdę się rozpakować, powiedziałem. Wyjmując swoje rzeczy, usłyszałem dźwięk gwiżdżącego czajnika. Dziadek przygotowywał dla ciocilu trochę świeżej herbaty. Przypomniałem sobie o wiszącym na zewnątrz praniu, które widzieliśmy wjeżdżając do domu, i stwierdziłem, że dobrze byłoby je zebrać przed nadejściem burzy. Gdy wreszcie udało mi się rozplątać wszystkie ubrania, które wiatr owinął wokuliny, moje palce były zdrętwiałe od zimna. Jesień bez wątpienia dobiegała końca. Zbliżając się do wejścia, usłyszałem śmiech Cioci Lu. Nie wiedziałem, o czym opowiadał jej dziadek, ale wydawało się, że historia bawiła ich oboje. Złożyłem pranie, z przyjemnością wdychając unoszący się z niego świeży zapach pola, a potem włożyłem je do kosza. W międzyczasie odzyskałem czucie w palcach. – Josh! – zawołała ciocia Lou. W misce na stole leżą ciastka. Pani Brown przyniosła je dziś rano. Poczęstuj się i przynieś też, proszę, kilka dla dziadka. – Potrzebujecie czegoś jeszcze, zanim pójdę po drewno? – zapytałem z pełną buzią. Podając jednocześnie naczynie z ciastkami dziadkowi. Czy mógłbyś kupić schab na kolację? poprosiła Lu. Skinąłem głową i wypchnąłem do ust ostatnie ciastko, żeby mieć wolne ręce i móc zapiąć płaszcz. U rzeźnika zawsze było sporo kupujących. Czasami stałem tam w kolejce po 10 czy 15 minut. Ten sklep nie należał do moich ulubionych miejsc. Nie podobał mi się jego zapach mieszanka trocin i świeżego mięsa. Nie lubiłem patrzeć na skrzynie pełne kawałków tego, co kiedyś było czyjąś krową albo świnią. Wolałbym poczekać na zewnątrz, ale zrobiło się już tak zimno, że wszedłem do środka. Stanąłem w kolejce, która tego dnia była wyjątkowo krótka. Rzeźnik zajmował się każdym klientem po kolei. Wręczywszy pani Olaf opakowaną w brązowy papier wołowinę, odznaczył coś w swoim zeszycie, po czym zwrócił się do mnie. Dzień dobry, Joshua. Zakładam, że słyszałeś już dobre wieści. Z tego co pamiętałem, nie słyszałem żadnych wieści, dobrych czy złych, więc pokręciłem przecząco głową. Nie, proszę pana. Nie? Cóż, chłopcze! Wasze wakacje dobiegły końca. Osoba, która ma was uczyć, przyjechała do miasta dzisiejszym pociągiem. Oczekiwał, chyba że stracę dobry humor, albo zacznę narzekać, a on będzie mógł trochę sobie ze mnie pożartować. Na moich ustach. Lub w oczach musiał jednak pojawić się delikatny uśmiech, bo zamiast tego przybrał zaskoczony wyraz twarzy, a potem posmutniał, jak gdybym zepsuł mu zabawę. Nie jesteś zawiedziony? zapytał. Nie, proszę pana. Odparłem szczerze. Lubisz szkołę? dociekał nieufnie. Tym razem zawahałem się przed udzieleniem odpowiedzi. Nie chciałem, żeby pomyślał sobie, że coś ze mną nie tak. Szepnąłem ślinę. Chyba tak, odezwałem się w końcu. Potrząsnął głową, próbując rozjaśnić umysł, a potem powiedział coś dziwnego. To dobrze! Może nie będziesz musiał spędzać życia stercząc nad śmierdzącym mięsem? Wręczył mi pakunek i w zeszycie dodał zakup do rachunku wujka Nata. Nie wiedziałem, jak zareagować, więc wymamrotałem podziękowania i wyszedłem na zewnątrz. Poza tym... I tak spieszyło mi się do domu. Miałem do przekazania ważne, całkowicie prawdziwe informacje. Gdy dotarłem do domu cały zdyszany, bo biegłem pod wiatr, zobaczyłem, że wujek Nat wrócił już z kościoła i siedział teraz u boku ciocilu. Wyraźnie mu ulżyło, że ciocia Lu posłusznie leży w łóżku i cieszył się z wizyty dziadka. Wr wracamy do szkoły! Wysapałem do całej trójki. Nauczycielka już przyjechała? zapytał dziadek z uśmiechem. Więc tym razem plotki okazały się prawdziwe. Nauczyciel poprawił go delikatnie wujek Nat. Wszyscy na niego spojrzeliśmy. Oczy dziadka spoczęły z powrotem na mojej zaczerwienionej twarzy. Kiedy przyjechała? Przyjechał odezwał się znów wujek Nat. Dopiero wtedy zrozumieliśmy, co chciał powiedzieć. A przynajmniej dziadek zrozumiał. To mężczyzna? Tak, potwierdził wujek Nat. Ile ma lat? dopytywał dziadek, a ja pomyślałem, że zastanawia się, czy nauczyciel będzie sobie w stanie poradzić ze starszymi chłopcami. Wydaje mi się, że jest w średnim wieku objaśnił wujek Nat. W średnim wieku powtórzył dziadek, najwyraźniej analizując tę informację. Przyjechał sam? Nie, ma żonę i dziecko. Dziecko? To pytanie również padło ze strony dziadka. Córkę? Dodał wujek Nat, a ja automatycznie przestałem się tym interesować. Gdyby chodziło o chłopca, pewnie ciekawiłoby mnie, ile ma lat. To dobrze, powiedział dziadek. Naprawdę dobrze. W końcu będziesz mógł wrócić do nauki, chłopcze. Skinąłem głową, nagle przypominając sobie, że nadal trzymam w dłoni zawinięty w papier schab. Dziadek wstał i zebrał kubki. Lepiej będę się już zbierać, zanim nadejdzie burza powiedział. Josh, wziąłeś z wozu mleko i masło? Tak jest odparłem. W takim razie jadę. Dbaj o siebie, Lu, dobrze? Josh jest na miejscu, zwarty i gotowy do pomocy Lu uśmiechnęła się. Obiecuję zadeklarowała chociaż nie czuje się już wcale chora. Z trudem zatrzymałem ją w łóżku, zaznaczył wujek Nat. Nie ma co ryzykować, przypomniał dziadek, po czym się zamyślił. Wydawało mi się, że miałaś różyczkę jako mały szkrab. Nie, to była odra, wytłumaczyła ciocialu. Doktor mówi, że przy różyczce człowiek czuje się względnie dobrze, ale czasem występują powikłania. No cóż, trzymaj się. Dziadek pochylił się, by pocałować ciocielu w policzek. Wyciągnął rękę i podrapał ucho Pixie, a potem zwrócił się do mnie. Cieszę się, że wracasz do szkoły, chłopcze, powiedział raz jeszcze, klepiąc mnie po ramieniu. Później odezwał się do Nata. Wiesz może, kiedy rozpoczną się lekcje? Z tego, co słyszałem, w przyszły poniedziałek, poinformował wujek. To mnie rozczarowało. Była dopiero środa. Miałem nadzieję, że szkoła zacznie się już następnego ranka. Nie mogłem się doczekać, żeby zobaczyć nowego nauczyciela. Nigdy jeszcze nie uczył mnie mężczyzna. Nauczyciel pewnie potrzebuje kilku dni, żeby się zadomowić, zgadywał dziadek. Jeszcze raz dotknął mojego ramienia, jak zawsze delikatnie ściskając je na pożegnanie, po czym wyszedł razem z wujkiem na tem, który chciał go odprowadzić. Dopiero wtedy zaniosłem schab do kuchni. Wybierz sobie co wolisz, Josh. zaoferował dobrodusznie wujek Nat. – Chcesz zrobić kolację czy przynieść drewno? Nie wahałem się nawet przez moment. Zajmę się drewnem! Odparłem szybko, a potem zdjąłem z siebie porządną kurtkę, by przed wyjściem z kuchni założyć robocze ubranie. W powietrzu zdecydowanie dało się już wyczuć nadciągające opady śniegu. Rozdział 9. Nowy nauczyciel. W ciągu następnych kilku dni nie miałem zbyt wiele czasu, żeby rozmyślać nad powrotem do szkoły, ponieważ ciocia Lu ciągle była przykuta do łóżka, a wujek Nat zajmował się swoimi kościelnymi obowiązkami, miałem ręce pełne roboty. W międzyczasie nadeszła też pierwsza burza śnieżna, co oznaczało więcej drewna do rąbania i węgla do dźwigania. Ależ było zimno. Można by pomyśleć, że stara pani zima próbowała nadrobić stracony czas w jeden dzień, bo już za długo nacieszyliśmy się ciepłem i słońcem. Wydawało się, że hałdy śniegu urosły w ciągu jednej nocy, a północny wiatr usypał z nich małe zaspy dookoła domu. Żeby dostać się do szopy z węglem i drewnem, musiałem najpierw przekopać sobie drogę łopatą. Krajobraz wyglądał jednak ślicznie. Od czasu do czasu, któryś z chłopaków pojawiał się z najświeższymi wiadomościami na temat nowego nauczyciela. Z powodu kwarantanny nie mogłem zapraszać ich do środka, więc rozmawialiśmy przez otwarte okno albo przed wejściem. Zdziwilibyście się, jakie historie dotyczące nowego nauczyciela krążyły po okolicy. Jedna mówiła, że szukał u nas kryjówki przed prawem, według innej uciekał przed wojskiem, a zgodnie z następną to jego żona uciekała przed nim. Słyszałem też, że został zwolniony z ostatniej szkoły za to, że jednego chłopca pobił niemal na śmierć, oraz że stracił posadę z powodu fałszywych oskarżeń zazdrosnej kobiety, dla której nie chciał zostawić swojej żony. Mówiono też o jego finansach. Niektórzy twierdzili, że miał na karku wierzycieli, podczas gdy inni utrzymywali, że stracił dom, konia i cały majątek na rzecz lokalnego banku w miejscowości, gdzie wcześniej uczył. Nikt zresztą nie wiedział na pewno, skąd przyjechał. Nikt w ogóle nie był niczego pewien, ale plotki i tak pchały się drzwiami i oknami do okolicznych domów. Wujek Nat zaczynał mieć już tego dość. I powiedział, że ktoś powinien zwołać spotkanie w mieście, żeby położyć kres tym niedorzecznościom. Człowiek jest niewinny, dopóki nie udowodni się jego winy, oznajmił. Wszystko to było bardzo tajemnicze. Nie mogłem się już doczekać, aż wreszcie spotkam tego pana. Nie miałem wątpliwości, że kiedy tylko na niego spojrzę, będę w stanie ocenić, czy w którejś z krążących historii jest choć trochę prawdy. Nim nastał poniedziałek, doktor pozwolił cioci Lu wstać z łóżka. Lu już nie mogła tam dłużej wytrzymać, a wujek Nat i ja tęskniliśmy za jej opieką nad domem chyba równie mocno jak ona sama. Ruszyłem do szkoły bardzo podekscytowany, z przygotowanym przez ciocię Lu wiaderkiem ze śniadaniem. Uzgodniłem z William, Jackiem i Awerem, że spotkamy się na rogu głównej ulicy i pójdziemy do szkoły razem. Żaden z nas nie chciał, żeby inny zobaczył nowego nauczyciela jako pierwszy. Kiedy cały zasapany dotarłem na umówione miejsce, Willie i Avery już na mnie czekali. Powietrze było mroźne, a od biegów taki chłodny poranek aż bolały płuca. Podchodząc z zadyszką do chłopaków, miałem wrażenie, że wszystkie wnętrzności zdążyły mi zamarznąć. Musieliśmy jeszcze poczekać na Jacka. Staliśmy w miejscu, tupiąc nogami i klaszcząc w dłonie, żeby choć trochę się rozgrzać. Już mieliśmy spisać go na straty i iść do szkoły we trzech, gdy zobaczyliśmy, że Jack wybiega z za rogu. Jego policzki były zaczerwienione, pewnie z powodu zimnego wiatru. Za chwilę złapał mnie za ramię, mocno ściskając. Nie uwierzycie, powiedział. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie zobaczył na własne oczy. Nie zobaczył czego. Dopytywał Willy, a Wery i ja również nadstawiliśmy uszu. Wiecie, że nowy nauczyciel wprowadził się niedaleko nas? Czekaliśmy, zastanawiając się, czy rewelacje Jacka przebiją wszelkie inne historie, które już słyszeliśmy. W sobotę mama wysłała mnie do miasta po jajka i mleko i wtedy zobaczyłem, jak wychodziła z bramy. Kto? Powiedzieliśmy wszyscy naraz. Kto? Wiedziałem, że wszyscy trzej myślimy intensywnie, zachodząc w głowę, co Jack powie dalej. Jack popatrzył na nas, tak jak gdybyśmy powinni wiedzieć, o kim mówił. Jego córka, powiedział. Kto inny? Jego córka. Niemal wybuchnęliśmy. Jejku! westchnął Awery. Ja myślałem, że masz rzeczywiście jakieś ciekawe wieści. Myślę, że jego córce wolno wychodzić z domu, jeśli ma na to ochotę. Rzuciłem sarkastycznie i odwróciłem się od Jacka. No dobra, dołączył Willie. Chodźmy do szkoły, bo za chwilę zamarzniemy. Jack wyglądał na rozczarowanego. Nie rozumiałem dlaczego i z jakiegoś powodu był bardzo podekscytowany czymś tak zwyczajnym. Czekajcie, chłopaki! Zawołał, kiedy zaczęliśmy iść w stronę szkoły. Zaczekajcie! ale my nawet nie chcieliśmy tego słuchać. Jack spróbował raz jeszcze. Po co ten pośpiech? Nie chcecie usłyszeć. Dlaczego miałby nas interesować jego dzieciak? Dopytywał Awery. Coś z nią nie tak? Jack zatrzymał mnie, a reszta chłopaków odwróciła się, by na niego spojrzeć. Nie widzieliście jej? Zapytał Jack. Pokręciliśmy głowami, a ja próbowałem pozbyć się dłoni Jacka z mojego ramienia. A słyszeliście coś na jej temat? Kontynuował. Słyszałem tylko, że nauczyciel ma córkę. Wzruszyłem ramionami. Tak, ja też dorzucił Willy, a wyraz jego twarzy mówił: No i co z tego? Odwrócił się. Chodźmy już. Niedługo zaczną się lekcje. Jack puścił mnie, ale na jego twarzy pojawił się dziwny wyraz. Myślę, że czeka was spora niespodzianka, powiedział tylko. Wszyscy spojrzeliśmy na niego, jak gdyby postradał zmysły. Weszliśmy do małego korytarza, otrzepaliśmy płaszcze ze śniegu i powiesiliśmy je każdy na swoim wieszaku. Wyciągałem szyję w kierunku klasy, próbując dostrzec nowego nauczyciela. Inni uczniowie tłoczyli się już przy wejściu. Wymieniliśmy kilka żartobliwych uwag z chłopakami, a dziewczyny przepuściliśmy bez słowa. Jedna czy dwie z nich zerknęły w naszą stronę i lekko zachichotały. Moim zdaniem, dziewczyny były strasznie dziwne. Nie mogliśmy wejść do środka przed dzwonkiem. Chłopcy tak po prostu nie robią. To nie uchodzi. Ale bardzo chcieliśmy wreszcie zobaczyć, jak wygląda mężczyzna, który będzie naszym nauczycielem przez pozostałą część roku. Nasłuchawszy się krążących w sąsiedztwie historii, nie wiedziałem, czy spodziewać się po nim długich, zakręcanych wąsów i rozbieganego spojrzenia, czy też raczej. Czerwonego ogona i rogów. Tak czy inaczej staliśmy w korytarzu, wychylając się, żeby zobaczyć, co znajduje się w pomieszczeniu za lekko uchylonymi drzwiami. Nagle po naszej drugiej stronie otworzyły się drzwi wejściowe i do środka wpadł podmuch niosącego śnieg wiatru. Za białej chmury wirujących płatków wyłoniła się najpiękniejsza postać, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Chyba wszystkim nam opadły szczęki. Stała zaledwie kilka stóp od nas, strzypując śnieg ze swojego zielonego, wyglądającego na aksamitny płaszcza, z zaróżowionymi policzkami i niebieskimi, niesamowicie niebieskimi oczami spoglądającymi na nas spod białego, puchatego kapelusza. Zdjęła go, by otrzepać go ze śniegu, a na jej ramiona opadły rudobrązowe loki. Awery jako pierwszy odzyskał głos. Kto to jest? Usłyszałem jego zachrypnięty szept. Ja byłem za bardzo zajęty patrzeniem, by cokolwiek odpowiedzieć. Dziewczyna zryknęła w naszą stronę i zamiast spuścić oczy, zaczerwienić się, z zażenowania, albo zachichotać jak wszystkie inne, obdarzyła nas trzeźwym spojrzeniem, któremu towarzyszył delikatny, żartobliwy uśmiech. Potem zniknęła za drzwiami klasy. Kto to był? wychrypiał raz jeszcze Awery. Och, odezwał się Jack z przemądrzałym uśmiechem. To tylko córka nauczyciela. Dlaczego nic nie powiedziałeś? zapytał Awery. Przecież nie interesował was dzieciak nauczyciela, pamiętasz? Popatrzyłem na niego z dezaprobatą i zacząłem przepychać się obok pozostałych chłopaków. Dzwonek jeszcze nie zadzwonił, ale nie chciałem stać i czekać. Musiałem sprawdzić, czy to była zjawa albo jakiś sen. Przecisnąłem się do ławki z tyłu sali, którą uważałem za swoją, w jakiś sposób nikogo przy tym nie depcząc. Usiadłem i niedbale położyłem książki na drewniany blat przed sobą, podczas gdy moje oczy wędrowały po całej sali. O tak! Była tam! Zdjęła już swój zielony płaszcz. Miała na sobie niebieską sukienkę, która podkreślała błękit jej oczu. Wszyscy byli w nią wpatrzeni. Dźwięk dzwonka dobiegł mnie, jak gdyby z oddali, jak przez mgłę. Zorientowałem się, że inni uczniowie stają na baczność. Usłyszałem głos, który zwracał się do nas z przodu sali. Udawało mi się jakoś wsłuchiwać w słowa, które wypowiadał ów głos i wykonywać polecenia, jakie wydawał. Czytałem, gdy kazano mi czytać. Odpowiadałem, kiedy mnie pytano. Pracowałem nad zadaniami, które miałem rozwiązać, wziąłem udział w klasowym konkursie literowania, a nawet zdołałem jakoś zdobyć się na tyle grzeczności, by każde zdanie kończyć z formułowaniem proszę pana. Sam nie wiem, jak przetrwałem ten poranek, bo moje myśli bez wątpienia krążyły wokół czegoś zupełnie innego. Podczas dłuższej przerwy w południe. Wszyscy chłopcy zebrali się, by wymienić uwagi na temat córki nauczyciela. Słuchałem, co mówili, ale sam nie bardzo się udzielałem. Obgadywanie jej w taki sposób wydało mi się prostackie. Skid Williams pociągnął Jacka Berego za przód koszulki. Jak ma na imię? Jak ma na imię? nalegał. Jack, świadomy, że jako jedyny widział dziewczynę przed rozpoczęciem zajęć, poczuł się nagle strasznie ważny. Nie chciał się do tego od razu przyznać, lecz niestety nie znał jej imienia. Kamelia, zaszczebiotał Andy Johnson, zadzierając nosa. Skąd wiesz? zapytał Jack, któremu wyraźnie nie w smak było, że ktoś inny wie na temat nowej dziewczyny coś więcej niż on sam. Nauczyciel jej tata tak ją nazwał. Nie słyszałeś? Jack musiał zaprzeczyć. Ja też tego nie słyszałem. Ale tego ranka nie bardzo w ogóle słuchałem, co mówił nauczyciel. Kamelia, powtórzył Awery półgłosem. To taki kwiat, prawda? Chłopcy zareagowali skinięciami głowy i komentowali, jakie to piękne imię. Oddaliłem się od nich. To, jak się zachowywali, było prawie tak beznadziejne, jak chichot dziewczyn. Nie miałem na to ochoty. Awery poszedł za mną. Ruszyłem przez oblodzone szkolne podwórze, po drodze kopiąc grudy zamarzniętego śniegu, suchą trawę i wszystko, co się nawinęło. Co się dzieje, Josh? zapytał, zrównując krok z moim. Jesteś o coś zły? Nie, odparłem. Nie jestem zły. Nie zaraziłeś się przypadkiem różyczką, co? Podniosłem głowę. Nie, coś ty, co ci przyszło do głowy. No nic, jesteś po prostu taki cichy. Zazwyczaj przyłączasz się do zabawy. Zabawy? powtórzyłem kwaśno to miała być zabawa. Awery spojrzał na mnie ze zdziwieniem. Zaczął coś mówić, ale mu przerwałem. Nie wydaje mi się to sprawiedliwe, żeby obmawiać kogoś, kiedy ta osoba nie ma szansy się obronić ani nic. Przecież nie mówiliśmy nic złego. sprzeciwił się awery. Cóż, to zależy od punktu widzenia, utrzymywałem. Może tej dziewczynie nie spodobałoby się, że chłopcy tak się jej czepiają, jakby była jakimś widowiskiem. Awery przełknął ślinę. To znaczy, kontynuowałem, dajmy sobie może spokój z tą dziewczyną i zagrajmy w lisa i gęsi, albo coś innego. Nie lubisz jej, co? Ale co ona ci takiego zrobiła? Spojrzałem Aweremu prosto w oczy. Chciałem mu powiedzieć, jaki jest głupi, ale przecież był moim najlepszym przyjacielem. Skulił się pod moim przeszywającym wzrokiem i zaczął szurać nogami po oblodzonej ziemi. Nie chodzi o to, czy ją lubię, czy nie, odezwałem się w końcu. Nawet jej nie znam. Jeszcze. I ty też nie. Ani żaden z chłopaków. A takie stanie i gadanie o niej nie przyniesie nikomu pożytku. Możemy równie dobrze w coś pograć. Zawołam chłopaków. zaoferował awery, ale przed odejściem powiedział coś jeszcze, a w jego cichym tonie usłyszałem lekką dezaprobatę. Wiesz, że każdego dnia upodabniasz się do swojego wujka pastora? Wszyscy w mieście wiedzą, że nie toleruje obmawiania innych. Odwrócił się na pięcie i poszedł. Wiedziałem, że wujek Nat nie słuchał lokalnych plotek. Sam niegdyś był ich przedmiotem jako dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej. Nie wiedziałem jednak, że ludzie kojarzyli go przede wszystkim z tym, że sprzeciwiał się plotkowaniu w swojej obecności. Cóż, może rzeczywiście się tego od niego nauczyłem. Ja też nie lubiłem długich języków. I ani trochę nie uważałem tego za powód do wstydu. Awery zebrał pozostałych chłopców i ustawiliśmy się w kółko, żeby zagrać w lisa i gęsi. Zabawa szybko się rozkręciła, ale wkrótce zauważyłem, że chłopcy co chwila spoglądają w stronę dziewczyn, z którymi nowa uczennica, Kamelia, grała w berka. Widać było, że od razu dobrze się czuje w nowym towarzystwie, a do tego potrafiła biegać tak szybko jak Mary Tarley, która uchodziła za bardzo wysportowaną. Jak na dziewczynę. W końcu zadzwonił dzwonek i wszyscy wróciliśmy do ciepłej klasy. Nie mogłem nie zauważyć, jak ślicznie Kamelia wyglądała ze zaróżowionymi policzkami i kasztanowo-rudymi włosami zmierzwionymi od biegania na wietrze. Pod koniec dnia starsi chłopcy razem wychodzili ze szkolnego podwórza i zgadnijcie o czym rozmawiali. Nie chciałem tego słuchać. Z jakiegoś powodu ich uwagi i żarty wydawały mi się nie w porządku. Oddaliłem się, mówiąc, że muszę się spieszyć do domu, bo możliwe, że ciocia Lu będzie mnie potrzebowała. Zdaje się, że całą drogę pokonałem biegiem. Sam nie jestem pewien. Kiedy wszedłem do ciepłej, wypełnionej zapachem pieczonego chleba kuchni, zobaczyłem, że ciocia Lu wygląda już na zupełnie zdrową. Jak tam pierwszy dzień w szkole po przerwie, Josh? – zapytała. W porządku odparłem. Dobrze było wrócić do nauki? Potwierdziłem. A jaki jest ten wasz nowy nauczyciel? Otworzyłem usta, by coś odpowiedzieć, ale zaraz zawstydzony je zamknąłem. Nagle uświadomiłem sobie bowiem, że nie miałem zielonego pojęcia. Nie mogłem sobie nawet przypomnieć, jak wyglądał. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Tytuł w pełnej wersji, jako e-book, audiobook oraz książka papierowa dostępne jest do nabycia na stronie www.psalm18.pl. Nasze e-booki i audiobooki znajdziesz również w serwisach Storytel, Audioteka, Legimi, Wobling, Virtualo, Ebookpoint, Bookbit i wielu innych. Kupując lub słuchając naszych audiobooków w płatnej subskrypcji przyczyniasz się do rozwoju oferty wartościowych książek wydawnictwa Psalm 18.pl.